dobra na komputerze. Mam nadzieję, że wszystko będzie, bo dzięki temu potem mogę załadować na. Czyli tak, dzień dobry wszystkim na warszawskim turkusowym śniadaniu, choć śniadania straciły, myślę, lokalizację bardzo mocno, odkąd jest online. Jest nas w tym momencie 8 zespołów, które te śniadania organizują. Mniej lub bardziej intensywnie możecie nas znaleźć na meetupach. Celem całości organizacji jest to, żeby szerzyć wiedzę o turkusie rzetelną, żeby mówić, żeby to nie było coś takiego, co jest tylko hasłem marketingowym, tylko pokazanie, ile w turkusie jest możliwości i jakie te możliwości są. Dlatego zapraszamy ludzi, którzy się z tym mierzą na co dzień, wtedy, żeby pokazać, jaka jest cała paleta doświadczeń, która jest z tym turkusem związana. Turkus ma to do siebie, że nie ma miernika, tak? Czyli nie ma takiego punktu docelowego i trudno powiedzieć, że która firma jest w 100% turkusowa, to bardziej jest turkusowa droga i wyruszenie w nią już powoduje duże zmiany, tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, że zespół odpalił, tak? Jak zaczął inaczej i zaczęło się inne podejście, więc to taki jest nasz cel, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że tak można i najchętniej, żeby też zaczynało próbować, czyli szukało tych miejsc, gdzie można turkus wprowadzać, po to, żeby praca była radością, a nie powinnością, bo to w sumie jest taki kawałek, który jest cenny. Statystycznie Andrzej Help, tak? Nie wiem, które mamy śniadanie w tym momencie w Polsce. A jest tego dużo. W zeszłym roku było 70, ponad 70 zrobionych na pewno śniadań. W Warszawie dzisiaj mamy 31 śniadanie, a w Polsce 188. W tej chwili turkusowe śniadania aktywne są we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie. Mam na zielono Kraków jak najbardziej. W tej chwili tam pewnie coś fajnego szykują, bo na razie się zbierają. Trójmiasto, tam chłopaki z Desmartu dojrzewają do tego, żeby to ogarnąć. Poznań idzie troszkę inną swoją drogą. Między innymi w Poznaniu będzie meetup bodajże teraz 31. Cieszyn bardzo się zaktywizował tam. Piotrek Janulek no, czasami ciągnie całkiem mocno. No i Kalisz. I to jest 8 lokalizacji, które w tej chwili mówimy, że są aktywne w ramach turkusowych śniadań. Jeżeli ktoś jest chętny w innym mieście, spokojnie wspomożemy, pokażemy jak, że warto. I to, co Paulina już powiedziałaś, no generalnie te śniadania są po to, żeby stworzyć taką platformę wymiany wiedzy, inspirowania się, pokazywania, że można tak, że można inaczej, pokazywania, że w którym miejscu działa, dlaczego działa, ale też pokazywania, że nie wszędzie turkus działa. I nie taki turkus różowy, jak się wydaje, cytuję cały czas Daniela, cześć Daniel, ale też nie taki turkus czarny, jak się wydaje. Więc warto o tym rozmawiać i rozmawiać o innym progresywnym podejściu do zarządzania, do przewodzenia i tak dalej. Super, dzięki. 188 śniadanie dzisiaj. O. Dzięki wielkie. Możecie znaleźć wszystkie informacje o śniadaniach na meetupie, w turkusowych śniadaniach. Tam się wam wszystkie miasta jednocześnie pojawiają. Więc możecie nas śledzić. To jest jedno miejsce, drugie miejsce to jest strona turkusowych śniadań i trzecie miejsce to jest YouTube, gdzie staramy się wrzucać relacje z wszystkich, znaczy nagrania z wszystkich możliwych online'ów. Tak? Nie mieliśmy takiej dokumentacji, jak byliśmy live. Teraz dzięki temu, że jesteśmy online, to dokumentację zdecydowanie mamy lepszą. Dobrze, słuchajcie, no to w takim razie Rafał, floor is yours. Zaprosiłam Rafała. Rafał jest przykładem uczestnika śniadań, który został zaproszony do tego, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu i to jest największa radocha, jeżeli może być właśnie uczestnik, który opowiada o doświadczeniach, o tym, co próbuje wdrożyć, więc wszystkich, którzy chcą zaistnieć w tej roli, podzielić się albo zadać pytanie na forum, żeby tutaj wspólnie rozkminić jakiś temat, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Też zapraszamy ogólnie do współuczestnictwa w tworzeniu przestrzeni turkusowych śniadań w dowolnej formie, o tak powiem. I teraz Rafał, dla Ciebie głos. Super, super. Dobra, to pierwsze co, to podzielę się tutaj monitorkiem. Mam nadzieję, że powiedzcie, jeżeli widać albo nie widać. Widać. Dobra, fajnie. Okej, dobra, to dzięki Paulina.
Może tak, zanim zaczniemy, ja tutaj oczywiście mam przygotowane punkciki, dużo tego będzie, mam nadzieję, że Was nie zanudzę na śmierć, ale tak tylko może słowem wstępu, zanim zaczniemy, to chciałbym wspomnieć, dlaczego, czy jaka była moja motywacja do tej prezentacji, dlaczego tutaj będę się wymądrzał, bo tak jak Paulina powiedziała, ona mnie tutaj wyrwała do odpowiedzi na LinkedInie, za co oczywiście bardzo dziękuję i też tak generalnie chciałem powiedzieć, że te spotkania to jest naprawdę świetnie się Was słucha, wszystkich spotkania trochę próbowałem gdzieś tam do Kalisza zajrzałem, raz do Łodzi, nie do Kalisza, chyba nie, do Łodzi na pewno zajrzałem, no Wrocław oczywiście, bo też mam powiedzmy powiązania z Wrocławiem i też osobiście bardzo dużo inspiracji z tego czerpię, także naprawdę duży szacun dla wszystkich i dla organizatorów, bo to jest świetna sprawa. I tutaj też Paulina wspomniałaś, że ja tutaj wprowadzam, czy coś tam, że próbujemy, to też nie jest tak, że ja jestem jakby jedyną osobą, tak? To jest cały zespół i też jest dużo takich inicjatyw, w których ja jakby nie brałem udziału aktywnie, tylko je jakoś tam wspierałem, powiedzmy, także to jeżeli chodzi o takie kredyt, jak to się, nie wiem, to że tak powiem, do wielu osób u nas w firmie powinno iść. I tak właśnie słuchając tych spotkań i słuchając tych fajnych dyskusji, no to ja miałem przynajmniej taki naturalny odruch, że jako odbiorca też się zastanawiałem, gdzie my się tam mieścimy, tak? Czyli miałem takie refleksje, no okej, coś tam robimy, ale tak naprawdę jakby jak to wszystko, co do tej pory słyszałem, odnosi się do naszej sytuacji w naszej firmie. No i właśnie motywacja była, żeby podzielić się tutaj na grupie, po tym jak mnie Paulina, że tak powiem, na tym LinkedInie, że tak powiem, rwała do odpowiedzi, to motywacja była taka, żeby pokazać, jak my to robimy i podzielić się nas na tym spotkaniu. Jeszcze tak. Totalnie to zabrzmiało. Ja cię zaprosiłam po prostu. Nie, no oczywiście. To było zaproszenie, tak. Mieliśmy tam jakieś iteracje, że tak powiem, ale i tak, jak najbardziej tutaj Paulina mnie. Ja mam takie może taki język dziwaczny, także tak. Dziękuję Paulina, że to, na to zwróciłaś uwagę. I tak jeszcze organizacyjnie, to z góry przeproszę, ale część zwrotów czy tam sformułowań, które jakoś się u nas utarły, są po angielsku i nie chciałem ich tutaj na siłę tłumaczyć jakoś na polski. Wiem, że to jest polskie spotkanie, także, ale też nie chciałem znowu z drugiej strony jakby wprowadzać takich potworków językowych, tak? Czyli takich zwisów męskich, jak to kiedyś mieliśmy. Także proszę o zrozumienie i też ja mam czasami problem ze znalezieniem lepszego słowa po polsku, także też będę coś tam czasami po angielsku wtrącał. I Paulina w tym zaproszeniu napisała, że aktywny uczestnik i ten aktywny uczestnik to jest coś takiego, co mi się tak trochę śmiać chce, bo ja generalnie lubię zadawać pytania, także moja aktywność wynika z tego, że przeszkadzam ludziom w prezentacjach, także też Was bardzo zapraszam wszystkich, nawet tych niewidocznych, do zadawania pytań, jeżeli coś nie wiecie albo macie jakieś pytanie, wrzucajcie to, wyrwijcie mnie do odpowiedzi, to nie mam żadnego problemu z tym. I też może Paulina, jakby coś się pojawiało na czacie, bo ja tego nie widzę, to mnie pingnie i ja spróbuję się zaadresować, spróbuję zaadresować pytanie, jeżeli coś będzie. Okej. I ja też mam taką tendencję do mówienia za szybko, także jak odjadę za bardzo z tematem, będę się próbował trzymać tempa, ale jak odjadę za szybko i coś będzie niezrozumiałe, może to też proszę zwróćcie mi uwagę. I ostatnia uwaga, o czym nie pomyślałem, bo prowadzę to z biura, bo mam słaby internet w domu ostatnio. Tutaj jest, że tak powiem, budowa w trakcie, zaraz za oknem. Google się buduje naprzeciwko naszej firmy i mogą dochodzić jakieś takie różne dziwne dźwięki z budowy, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. No dobra, to o czym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo taki przedługawy wstęp, czyli parę słów o naszej firmie, tak żebyście mieli też jakiś kontekst, kim jesteśmy, a później to generalnie chciałbym zaadresować wszystkie te punkty, które były w zaproszeniu do tego spotkania, tak? Czyli jak pracujemy, co jest dla nas ważne, z czego korzystamy i tak dalej. Jeżeli chodzi o te trudności, tam jest to pytanie, co sprawia nam trudności, coś tam do przerobienia, to nie będę miał jakiegoś osobnego jakby slajdu, ale raczej będę to przeplatał z punktami, o których będę, czy w jakichś miejscach, gdzie będzie to miało sens po prostu. I może na koniec parę pytań bardziej z gatunku retorycznych, co dalej, także zobaczymy. Okej, to żeby nie przedłużać, czym się zajmujemy? Jesteśmy firmą konsultingową, pracującą w branży IT, głównie w sektorze związanym z finansami i energetyką, także tutaj staramy się pomóc naszym klientom, tak sobie ładnie to nazwaliśmy, w Technology Driven Business Transformation, z podkreśleniem na technology.
I tutaj jakby na tym zakończę, bo to nie jest żaden sales pitch, także nie będę się tutaj reklamował. Jeżeli chodzi o samą historię, to firma istnieje od 1998 roku, czyli jesteśmy prawie ćwierć wieku na rynku. Do 2007 był to bardzo mały zespół pięcioosobowy. Później był taki dość znaczny rozrost. W 2011 powstał oddział we Wrocławiu. I ja pracuję w DevNecie od początku Wrocławia, także niedługo w tym roku będziemy obchodzić nasze 10-lecie istnienia i też 10-lecie mojej obecności w firmie. Jak przygotowywałem tutaj się do prezentacji, to sprawdziłem dokładnie cyferki, także zespół aktualnie liczy 132 osoby, 21 osób jest we Wrocławiu, 65 tutaj w tych trzech lokalizacjach w Niemczech i mamy też umowy takie B2B z 46 osobami, ale to jest bardziej po stronie niemieckiej. I jeżeli chodzi o wygląd, o współpracę pomiędzy tą właśnie częścią polską a niemiecką, to jakby po stronie niemieckiej mamy bardziej taką wiedzę i kompetencje biznesowe. Tam też jest zespół, który zajmuje się tym business developmentem, sales i tak dalej. I po stronie wrocławskiej mamy głównie takie kompetencje deweloperskie, techniczne. No i jesteśmy takim wsparciem właśnie do tej części biznesowej po stronie niemieckiej. I jakby to połączenie też tak w miarę działa fajnie, bo daje nam taką możliwość pracy w projektach, gdzie mamy właśnie możliwość łączenia tych kompetencji biznesowych z tymi kompetencjami deweloperskimi i to jakoś tak działa, tak? I tutaj jeszcze taki mam komentarz, że w czasie tej prezentacji jakby wszystko to, co będę mówił, to będzie się odnosić jakby do całej firmy. Tutaj próbujemy mieć jak najmniej podziałów pomiędzy Wrocławiem a częścią niemiecką. Także generalnie te procesy omawiane przeze mną będą dotyczyły się jakby całości, ale jak będą jakieś małe różnice, to może coś tam wspomnę, tak? Także generalnie wszystko, jeżeli chodzi o procesy, dotyczą wszystkich po równo. Okej, okay. To teraz tak bardziej do konkretów, to mamy coś takiego w firmie, co nazywaliśmy Leadership Program i może zanim powiem, co to jest ten Leadership Program, to powiem, dlaczego to mamy, bo generalnie zauważyliśmy, że poprzednie procesy, które mieliśmy, tak nie do końca potrafiły jakby ogarnąć to, co chcieliśmy osiągnąć i nie za bardzo nas wspierały. I tutaj ten Leadership Program stworzony został gdzieś około 2013-2014 rok, jakoś w tych granicach. I wtedy zależało nam głównie jakby, czy do tego czasu głównie na rozwoju firmy, jakby skalowalności tych działań, no i jednocześnie na ujednoliceniu procesów pomiędzy tymi biurami właśnie w Polsce i w Niemczech. I przed chwilą wspomniałem jakby o rozwoju firmy, ale już wtedy jakby wiedzieliśmy, że jednym z takich głównych, nie wiem, jedną z głównych zasad, czy coś, co było dla nas ważne już na tym etapie, to była taka transparentność, tak? Transparentność procesu, transparentność podejmowania decyzji i tak dalej. I oczywiście bardzo mocno zależało nam też na rozwoju zespołu. I to chyba tutaj nie jest żadne odkrycie dla nikogo, ale jakby no rozwój ludzi to też rozwój firmy, tak? Czyli rozwój DevNetu. Jeżeli chodzi o rozwój ludzi, to tutaj mam też na myśli takie hard skills, czyli taki professional development, jakieś tam techniczne, BA-owe skille, jak i takich miękkich umiejętności, czyli tutaj głównie jeżeli chodzi o jakieś takie communication, nie wiem, communication skills powiedzmy. I wraz z rozwojem firmy zmieniały się też potrzeby, także wydaje mi się, że chcieliśmy i potrzebowaliśmy wtedy takich procesów nastawionych na taką naszą kulturę, czy też w zasadzie budującą się kulturę w firmie. I tutaj mam na myśli i rekrutację, i komunikację, i właśnie te takie profesjonalne jakieś tam skille, które wspierałyby nasz rozwój, no i takie wprowadzenie działań, które jakby wspierały te nasze wartości. I ten leadership to jest generalnie taki zbiór narzędzi, które mamy i procesów, które miały czy nadal nas wspierają w tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli właśnie tą część do zaadresowania dlaczego powstał LSP, czy ten leadership. I one tutaj są pokazane jako takie jakby osobne kwadraciki, ale tak naprawdę to wszystkie te elementy są oczywiście bardzo mocno ze sobą połączone, razem ze sobą współgrają. Jeżeli chodzi o te główne takie bloki, ja za chwilę omówię je bardziej szczegółowo, ale tak z grubsza to mamy te principles, czyli nasze zasady. To była chyba taka pierwsza próba, kiedy chcieliśmy jakby zdefiniować elementy kultury w firmie.
tego, co nam przyświeca, co jest ważne, daje wskazówki, jak działać. Tak? Później mieliśmy też, czy równolegle praktycznie mieliśmy wprowadzony ten compensation model. To jest taki grubszy temat, to troszkę bardziej w szczegółach o tym opowiem później, ale znowu chcieliśmy mieć jasne zasady, na podstawie których wiemy, gdzie jesteśmy, jak są podejmowane decyzje. I tutaj dotyczy to zarówno aspektów finansowych, jak i rozwoju zespołu. I to się jakby opiera na takich poziomach, które mamy w firmie. Tak jak powiedziałem, wrócę do tego za chwilkę. Competency framework, znowu, motywacją była potrzeba, żeby wiedzieć dokładnie, co jest wymagane na każdym poziomie. Przed chwilą powiedziałem, że ten compensation model jest oparty na jakichś tam poziomach i ten competency framework jakby określa, co i jak. Czyli to jest taki punkt referencyjny odnośnik dla... wymutować kogoś. Sorry. Dziękuję. Czyli to jest taki punkt referencyjny, tak jak powiedziałem, odnośnik dla wszystkich firm, czyli jakie są, że tak powiem, expectations czy wymagania dla umiejętności miękkich i tych twardszych. I na koniec mamy ten appraisal center, czyli to jest taki proces, który jakby spina to wszystko razem, czyli ten rozwój i zmiana levelu, pracą nad zmianą i tak dalej. Jest to powtarzalne, taki cykl oparty na całym roku kalendarzowym i znowu głównie chodziło o to, żeby to było znane wszystkim, żebyśmy nie mieli niespodzianek różnego rodzaju, czyli znowu ta transparentność. I ostatnie, human relations, to jest jakby coś takiego, co działa w takim backgroundzie, że tak powiem, czy tam z tyłu gdzieś jakoś się pojawia praktycznie wszędzie i tutaj też jest bardzo mocne wsparcie ze strony naszego HR-u. Okej, okay, macie może jakieś pytania? Bo tak, jadę z koksem. Ja sobie już zapisuję pytania, więc nie wiem, czy chcesz potem dostać astrzał, czy od razu. Zależy, jakie jest pytanie, bo może będę coś tam mówił. Precyzowujące, o te kompetencji miękkich. Jak to określacie, żeby ludzie wiedzieli? Dobra, to wiesz co, to może wrócimy do tego, jak tam będziemy jechać dalej. Jasne, tak? Dobra, dzięki bardzo. Mhm. To będzie praktycznie tak trochę bardziej końca, jeżeli dobrze pamiętam, ale jakby coś to się przypomni, dobra? Później, bo na pewno będę o tym mówił. Okej, okay, i dobra, tutaj przejdźmy do tych principles, czyli wspomniałem, dlaczego zaczęliśmy od tych zasad, czy tych elementów kultury w firmie. I tak jak powiedziałem, było to coś takiego, co jakby definiowało to, co jest dla nas ważne i dawało nam jakby wskazówki, jak działać. Ja tutaj oczywiście jestem świadomy, że kultury nie da się jakby zbudować tutaj wrzucając 8 czy tam ileś punktów, tak, i mając nadzieję, że jakoś to będzie. Tutaj raczej chodziło nam o to, że to jest jakby proces i próbujemy, przynajmniej do tej pory próbowaliśmy i pewnie będziemy próbować takiego podejścia, takiego role model, czyli przez takie działania ludzi starszych stażem pokazać, jak można coś zrobić, co może działać, co jest dla nas ważne i tak dalej. Jeżeli chodzi o taki czynnik zewnętrzny, to też motywatorem, bo jesteśmy firmą konsultingową, motywatorem było też to, że jakby każdy w DevNecie jest ambasadorem naszej firmy i oczywiście jak najbardziej zależy nam, żeby ten przekaz był pozytywny także w stosunku do klienta, tak? Ale pozytywny w sensie szczery, a nie taki wyuczony i sztuczny, tak? No jak powstały te zasady, to w zasadzie to było pytanie, tak? Jakby była wątpliwość, jak powstały te zasady? Czyli to było bardziej tak, że mieliśmy też znowu taki moment refleksji i spojrzeliśmy po prostu na to, co przyświecało nam w przeszłości, co zadziałało i co sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Czyli w roku 2014. I z drugiej strony też oczywiście jakby patrzyliśmy naprzód, czyli co potrzebujemy, żeby osiągnąć dalsze sukcesy i jakbyśmy te cele w przyszłości chcieli definiować, jakiekolwiek one będą, tak? Także tutaj jest jakby ta, znowu ta fleksybilność, nie wiem, jakby coś, to proszę mnie wspierać. Elastyczność. Elastyczność, dziękuję, fleksybilność, no dokładnie. Dobra. I powiem wam też tak osobiście, że ja nie widziałem oczywiście tych zasad kiedyś tak jak teraz. Też jakoś tam dojrzewałem, oczywiście miałem też swoje lata lepsze i gorsze. I kiedyś miałem taką bardziej prześmieszną perspektywę, to nie będę ukrywał. Zwłaszcza ten hire for attitude to w ogóle do mnie nie przemawiało. Natomiast teraz mam znacznie szerszy obraz, bo jakby widzę to też z perspektywy, z mojej zmienionej perspektywy, tak, z perspektywy zespołu, firmy, klienta. I wydaje mi się, że jak najbardziej ma to sens. Mam też dużo większy też taki szacunek, napisałem sobie znowu po angielsku appreciation, bo mi się wydaje, że to słowo tak bardzo dobrze jakby
oddaję, o co mi chodzi, czyli takie duże appreciation dla tych zasad i widzę, że jest też jakby dużo większa, tak historycznie patrząc, że jest dużo większa jakby wykonywalność tych zasad, nawet jeżeli czasami nie jesteśmy, że tak powiem, zupełnie świadomi tego, tak, czyli kiedyś było to bardziej takie na papierze, natomiast teraz wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy ma przełożenie na obecne podejście czy na obecną sytuację. Dobra, to może tylko tak pokrótce, naprawdę bardzo szybko spróbuję opowiedzieć, o co chodzi z tymi punktami, czyli ten pierwszy to jest generalnie taka sztuka słuchania, wzajemne zrozumienie, szacunek. Ten higher attitude, o którym wspomniałem, to jak najbardziej właśnie ten attitude jest pierwszy, czyli tu już się pojawia ten element kultury, o którym też będę wspominał troszkę później, ale oczywiście umiejętności, tak? Także nie samo higher for attitude, ale raczej higher for attitude plus jakieś tam umiejętności. Give, take and request feedback, znowu refleksja, rozwój osobisty, rozwój zespołu, znowu ta jakby wdzięczność, appreciation, też do tego tematu troszkę wrócę później. Decide where things happen. Tutaj może parę zdań, tak wyjaśnienia, bo chodziło nam też o to, gdzie decyzje powinny być podejmowane. Czyli generalnie im bardziej lokalnie, tym zakładamy, że jest lepiej, tak? Czyli to może być też lokalizacja, tam pokazywałem Monachium, Frankfurt, Wrocław, ale też na poziomie klienckim. I no tutaj jakby dlaczego to robimy? No bo daje to nam jakby lepsze zrozumienie problemu, no bo jesteśmy bliżej tego problemu. I jeżeli jest potrzeba, to oczywiście jak najbardziej wsparcie od firmy jest, tak, ale z założenia zakładamy, że ludzie wiedzą, co jest potrzebne na miejscu i wiedzą to lepiej niż my gdzieś tam, powiedzmy, z zewnątrz. I też jakby nadzieja jest taka, że mamy lepsze decyzje, po pierwsze, po drugie, że one są podejmowane szybciej i że te odpowiedzi na te pytania, które się pojawiają, czy problemy są bardziej, że tak powiem, relevant dla problemu, który próbujemy rozwiązać. Jeżeli chodzi o narzędzia takie do podejmowania decyzji, tutaj też był workshop, także nie będę tutaj opowiadał, ale my bardzo mocno korzystamy też z systemu konsensus. To nagranie pewnie gdzieś tam jest, także Paulina może później wrzucić jakiś link do tego. To jest bardzo fajna metoda i polecam. OK, i te kolejne trzy punkty, ten make decisions, define and qualified words, one są takie troszkę połączone, także tutaj tak przejadę jakby zbiorczo, bo tutaj też z Pauliną przed spotkaniem mieliśmy taką krótką decyzję jakby o chęci podejmowania decyzji, tak? I tutaj jest właśnie w tych trzech punktach jakby zawarte to, że jak najbardziej promujemy czy zachęcamy ludzi do podejmowania decyzji, którzy po pierwsze mają może większe kompetencje niż my, lub też dawania rekomendacji. I jakby tutaj w tym kontekście od razu się też pojawia kwestia brania odpowiedzialności i jakby jak to ugryźć, tak? Bo tutaj potencjalnie mógłby istnieć taki, może nie, że konflikt, ale problem, powiedzmy, że jeżeli mamy sytuację projektową, gdzie jest jakby ta bariera pomiędzy odpowiedzialnością, pomiędzy na przykład project managerem, tak, a jakąś tam ekspertyzą, która jest tam pana przez kogoś tam w zespole. I z drugiej strony, już powiedziałem o tej odpowiedzialności, ale też odpowiedzialności jakby, no po pierwsze za swoje decyzje, czyli te mniejsze decyzje, bo też nie chcemy mieć sytuacji, gdzie ktoś kiedyś mówi, nie wiem, to nie jest moja rola, tutaj jestem junior, tak, nie chcę podejmować żadnej decyzji, nie biorę żadnej odpowiedzialności, zostawiam to dla kogoś innego. To jest też coś, nad czym pracujemy i co jest dla nas ważne. Znowu podkreślę, nie jesteśmy z tymi problemami sami, tak? Jeżeli nie mamy rozwiązania i tu nawet nie chodzi o to, żeby jakby przychodzić z problemem i mieć rozwiązanie, tylko żeby ten problem czy cokolwiek jakby zgłosić komuś, nie tłamsić tego w sobie, nie dawać sobie jakby miejsca na budowanie frustracji, tylko jakby przynieść to do kogoś i nawet jeżeli nie wiemy, co z tym problemem zrobić, to chodzi też o to, żeby jakby naświetlić ten problem, bo może ktoś, nie wiem, będzie miał jakieś rozwiązanie albo po prostu będziemy wiedzieć, że coś tam się święci gdzieś tam z tyłu, tak? Także te trzy punkty tutaj się bardzo mocno łączą moim zdaniem, ale tutaj jeżeli chodzi o ten framework of cooperation, to znowu jakby te role, odpowiedzialności, zaufanie, oczekiwania, no i ten assuming responsibility, też o tym wspomniałem, czyli branie odpowiedzialności za siebie w projekcie, ale też za siebie, za może jakieś rzeczy, które się pojawiają gdzieś tam naokoło. Też będę o tym troszkę więcej mówił na koniec. No i ten ostatni punkt to oczywiście też taka refleksja, zatrzymanie się, tak jakby docenienie się tego, co zrobiliśmy. Z takich, że tak powiem, przyziemnych rzeczy może być to też taki release party, tak powiedzmy, ale też mamy sytuacje, czy mieliśmy sytuacje, w których pojawiały się jakieś takie frustracje, czy jakby brak
właśnie tej refleksji, że to, co robię, ma sens. Na tej zasadzie, że czasami ludziom, którzy mają jakieś tam skille i są bardzo dobrzy w czymś, wydaje się, że to jest tak proste, że każdy może to ogarnąć, tak? Ja miałem taki problem ze sobą, to mówię z doświadczenia, że mi się wydawało, że na przykład jako, nie wiem, project manager, czy bo taki mam też taki, powiedzmy, zainteresowanie background, jako project manager, czy pracując jako tam, powiedzmy, PMO, no to było dla mnie takie łatwe, żeby wszystko zorganizować, tak? I to sprawdzało mi też taką jakby frustrację, że, czy dawało mi taki moment frustracji, czy momenty frustracji, gdzie myślałem, że każdy może to zrobić, że w ogóle nie wnoszę wartości, nie o to chodzi, tak? Czyli znowu ten consider achievements, share experience, pokazanie też drugiej jakby strony i danie tego jakby supportu i powiedzenie, że coś tam ma sens większy niż nam się wydaje. I tutaj na przyszłość też widzę taki room for improvement, takie elementy do poprawki, bo wydaje mi się, że wszystkie te zasady mają sens jak najbardziej, ale one są trochę zakurzone, tak? I wydaje mi się, że my skorzystamy jakby świadomie lub nieświadomie z tych naszych zasad, ale może nie są one takie, że tak powiem, faktycznie, że wiemy, że mamy te zasady i że z nimi działamy. Także pokazanie, że one są, że mają faktycznie odzwierciedlenie w praktyce i też jakby przykładanie większej uwagi do tych tematów i sprawdzanie, gdzie tam mamy jakieś braki, powiedzmy, tak, praca nad tą świadomością. Te role models, o którym wspomniałem, to zwracanie uwagi, odwoływanie się do tego wszystkiego i być może jakby w przyszłości zaowocuje to jakby lepszym odbiorem i też znowu większą świadomością w przyszłości. Także wyszło takie trochę masło maślane, ale chodzi mi o to, żeby to było jakby widoczne dla wszystkich firm i żeby każdy jakby miał świadomość większą, że zaczęliśmy z tym principles z 2014, że dalej one są relevantne i że jakby wskazują dalej nam kierunek. Okej, okay. Jakieś pytanka? Czy też parkujemy coś? Zachęcam, bo jadę, jak mówię, z koksem. Jak coś się pojawia, nie jest jasne, to możemy albo, Jasiek, widzę, że się odnotowałeś. Tak, chciałem się powiedzieć, że notuję, spokojnie. Będę parkował. Super. Dobra. Okej, okay, to następny punkcik, który mamy. Chciałem w ogóle powiedzieć, bo zapomniałem wcześniej, że mam bardzo leniwe slajdy, tak? Że mam praktycznie zero tekstu specjalnie, bo nie chciałem, żebyśmy czytali slajdów, tylko żeby była dyskusja, do której po raz kolejny zachęcam, ale uprzedzam, że będzie bardzo dużo takich slajdów, na których nie ma nic i ja tylko będę nudził. Także zapraszam do pytań. Dobra. Czyli teraz mamy ten compensation model. Oczywiście tego nie widać po tej ikonce, ale compensation model, czyli tak jak wspomniałem, jest to takie raczej coś dużego. I dlaczego to zostało wprowadzone? Generalnie chodziło znowu o tą transparentność, ale bardziej w kontekście jakby potrzeb czy jakichś warunków, które trzeba spełniać jako, powiedzmy, jednostka tutaj u nas w firmie, tak, żeby jakby przeskoczyć na inny poziom, iść dalej i tak dalej, się rozwijać. I może to tak brzmi mało sympatycznie, bardziej korpo, ale w praktyce nie jest aż tak źle i też za chwilkę do tego wrócę. I jeżeli chodzi o poziomy, to tak pokrótce wspomnę, że w 2014 my skorzystaliśmy z czegoś, co się nazywa Sophia. To jest taki angielski wytwór, chyba pełna nazwa brzmi Skills Framework for the Information Age. To jest skierowane generalnie do firm IT. Nie mają, to jest chyba jakiś non-profit, ja już nie pamiętam dokładnie, to jest jakiś non-profit, który no, przygotował jakiś tam framework, tak, ale nie wiem, czy mieliście z tym do czynienia. On jest dość taki rozbudowany teraz, jak spojrzałem po tych latach z powrotem na ten framework, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży framework i wydaje się dość skomplikowany, tak, ale my zaczęliśmy od podstaw, czyli skorzystaliśmy z czegoś takiego, co się nazywa Levels of Responsibility i z czasem, ja tutaj nie będę jakby wbiegał w każdy, co tam oznacza, to też można na Wikipedii tam sobie znaleźć takie bardzo krótkie opisy do każdego jakby z tych poziomów, ale z czasem z tych 7 poziomów, z tych definicji, z tego frameworka dorobiliśmy jakby własne oczekiwania i wymagania, które były jakby oparte na naszych doświadczeniach. I tutaj może będzie to coś takiego, co ty, Jasiek, się pytałeś, czy masz w zamyśle. I na tym etapie był to dalej taki jakby dość skromny zbiór, ale wystarczający, żeby z tym pracować. I teraz mamy coś takiego, co jakby pomaga nam pracować i jest doprecyzowane, bo do każdego poziomu mamy jakby wyszczególnione, co
ktoś na jakimś poziomie powinien mieć, jakie umiejętności i z drugiej strony jakby expectations, czyli co byłoby fajne, żeby ta osoba miała lub coś, nad czym mogłoby pracować w jakimś tam powiedzmy okresie, żeby gdzieś tam dojść dalej, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście się rozwijać, bo to też nie jest jakby zawsze oczywiste. I też przy tych poziomach, przy tych opisach staraliśmy się jakby zawrzeć informacje, co firma może zrobić, tak, dla tej osoby i jak jakby ją wesprzeć. I teraz, żeby to było może tak bardziej konkretne i tutaj może to jest coś takiego, co też jakby odpowie po części przynajmniej Jacek na twoje pytanie, bo przykładowo, tak, jeżeli ktoś zaczyna u nas pracę, trafia na ten poziom i jest świeżakiem, tak, zaraz skończył studia, nie ma jakby za dużo doświadczenia takiego profesjonalnego, zawodowego. Zakładamy, że ktoś może pracować powiedzmy nad jakimiś tam pojedynczymi, dobrze zdefiniowanymi zadaniami i ma jakiś taki bliski kontakt z osobą wspierającą, tak? Czyli to jest powiedzmy ten level 1, czyli znowu zdecydowanie jakby takie focus taski i orientacja na to, żeby było to wsparcie. Na drugim poziomie być może, nie wiem, pojawić się jakieś większe zadanie i oczekujemy, że ktoś już na tym poziomie potrafi się jakby sam zorganizować. Poziom trzeci to u nas jest taki dość przełomowy poziom, bo tutaj jest jakby założenie, że ta osoba może pracować w projekcie samodzielnie u klienta. Samodzielnie znaczy u klienta, ale nie jakby sama, tak, że tam z tyłu dalej cały czas to wsparcie jest. Poziom czwarty to jest kolejny taki przeskok, bo tutaj zakładamy jakby taką zmianę perspektywy z ja na firmę czy na DevNet powiedzmy i na klienta. Bo też widzimy, że na początkowym etapie powiedzmy jest większe takie zapatrzenie na siebie, tak? Czyli ja chcę mieć fajne projekty, chcę się uczyć nowych technologii, nie chcę pracować z tym, nie chcę coś tam. I powiedzmy, że na tym poziomie 4 zakładamy, że ktoś powinien już mieć taką refleksję, że okej, no widzę, tu są takie moje potrzeby, ale z drugiej strony potrzeby firmy też są takie, potrzeby klienta są takie, co możemy z tym zrobić. Na poziomie 5 tutaj powiedzmy dochodzi duży czynnik takiej odpowiedzialności. Po pierwsze za jakieś tam tematy, które się pojawiają, tak, czyli może jakaś taka większa wielowątkowość. Jest też jakby takie założenie, że ktoś tam ciągnie te tematy aż do zakończenia, tak. Poziom 6 to znowu może tam być, nie wiem, na przykład zdecydowanie no, dużo więcej obowiązków, to jest jedno, ale też dochodzi na przykład prowadzenie zespołów, być może dochodzą też tematy jakieś związane z account management, tak, czyli tam wsparcie dla account managerów, jakiś sales i tak dalej, i tak dalej. No i to tak generalnie jakby idzie wzwyż i te oczekiwania są jakoś tak bardziej, że tak powiem, doprecyzowane do każdego poziomu, nie? Czy to jakoś Jasiek odpowiedziało na twoje pytanie, czy nie do końca? Tak, tak. To fajna w ogóle sugestia z tą Safią. Ja się zastanawiam, na ile tutaj ludzie chcą odpowiedzieć na to, no, ale to będę może jeszcze doprecyzował na koniec. Dobra. Ja jak jeszcze... Może coś się jeszcze wyklaruje, nie? Tak. Dobra. Dzięki. Mhm. Jeżeli chodzi o samo wynagrodzenia, bo to też taki widziałem, tutaj się pojawiał taki temat, to my mamy to troszkę rozbite, czyli mamy tak jakby część podstawową, która zależy tutaj od poziomu pracownika. Do tego mamy jakieś tam benefity, czyli każdy pracownik sam może decydować, jak przeznaczyć ten benefit, czy to jest jakieś tam świadczenie, czy to jest gotówka. I tutaj dowiedziałem się, że to w 2014 to była nowość, że wiele firm w ogóle nie miało czegoś takiego, teraz to się podobno nazywa jakiś tam system kafeteryjny. Ja tak za bardzo w HR-ach nie siedzę, także nie wiem. Tak, ale to była wtedy nowość i to też było coś takiego, co jakby przyciągało ludzi do nas. I do tego dochodzi też profit share, który wypłacany jest raz do roku i jest on też uzależniony od poziomu. My nazywamy to profit share, a nie bonus, ponieważ jest to naprawdę dzielenie się jakby wypracowanym zyskiem, a nie bonus dla indywidualnego pracownika, tak? I nam zależy bardzo mocno na tym, żeby to było podkreślane, bo też mieliśmy o tym rozmowy w firmie, tak? Także zdecydowanie profit share i tutaj powody są jakby no, dla mnie dość oczywiste, bo po pierwsze mamy na przykład zespoły, które nie są zaangażowane w pracę z klientem, czyli mamy nasze internal services, mamy back office, mamy jakiś tam wewnętrzny IT support, mamy HR, zespół pracujący nad ofertami, no dużo tego jest, tak? I nie wszyscy ci ludzie pracują u klienta, ale jak najbardziej mają wpływ na przychody firmy. I z drugiej strony mamy też różnych klientów, także jakby uzasadnianie bonusu
w tym złym, w takim znaczeniu powiedzmy indywidualnym, czy może nie złym, ale jakimś tam innym, takim osobistym, też by nie było fajne, bo mamy różnych klientów, mamy różne możliwości tych klientów i to też by nie do końca było takie fair. I też możemy mieć również jakieś projekty strategiczne, które może nie przynoszą jakiegoś tam zysku teraz, ale długofalowo coś tam mogą dla nas zrobić, tak? Także takie główne powody i już wspomniałem o tym, że zależało nam na tym, żeby to było fair, żeby nie prowadziło to do jakichś podziałów w zespołach i żeby przede wszystkim nie było takiego wyścigu szczurów, takiego korpo, że za wszelką cenę dążymy do osiągnięcia jak najlepszych wyników i jakby wszystko inne schodzi na inny plan. I tutaj też, jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy, zarobkowe tematy, to nie wiedziałem, gdzie to wrzucić, także tutaj tylko wspomnę, bo będę też o tym mówił troszkę później. Mamy też taki development budget, który formalnie jakby nie jest częścią wynagrodzenia, ale jest on dostępny dla każdego pracownika, także jest do dyspozycji, tak? Jeżeli ktoś chce, to może jakby z tego skorzystać. Okej. Okay. Pytanka? Na razie brak. Dobra. Procenty tutaj, to procenty mówią o jakimś udziale w tym profit share, czy? Tak. To są uzależnione od, one są po prostu uzależnione od tej części podstawowej wynagrodzenia, tak? Czyli jakoś to jest tam brane, nie wiem, rocznie czy coś i 35% z tego rocznego na przykład to jest jakiś tam profit share. Mhm. Dobra. To następny punkt, moja super ikonka, która nic nie mówi, to jest ten competency framework, bo tutaj wspomniałem wcześniej, że jakby ten leadership dotyczył, czy ten leadership program dotyczył zarówno takich aspektów finansowych, tak, to opowiedziałem o tym przed chwilką, ale też jakby dochodzi do tego rozwój pracownika i właśnie ta część przechodzenia jakby z poziomu na poziom doprecyzowuje competency framework. I tutaj może będzie też odpowiedź na twoje pytanie, bo dlaczego mamy takie narzędzie, tak? Czyli po pierwsze doprecyzowuje on jakby, jakie są oczekiwania dla tych umiejętności miękkich i twardszych, tak? Czyli żeby wiedzieć dokładnie, co jest wymagane na każdym poziomie, jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby przejść na następny poziom, na czym trzeba popracować i tak dalej. Znowu to jest taki punkt referencyjny, odnośnik dla wszystkich firmie, także nie mamy tutaj jakby część taka, tylko dla wszystkich i tak jak też wspomniałem, założenia miały być to rozszerzalne, tak, o nowe elementy, których być może teraz nie mamy, ale mogą się pojawić w przyszłości, bo może nie, zmienimy troszkę profil, a będziemy mieć nowych klientów i tak dalej, i tak dalej. Podłączasz jeszcze też. Okej, okay, dobra, to nie pytanie. Tak jak wcześniej, było to oparte na początku na tym frameworku SOFIA, i przez jakiś czas ograniczało się właśnie do takiej części behavioralnej, wspólnej dla wszystkich. Później dodaliśmy też taką część dla BA-ów naszych i dla software developerów, bo to głównie były takie grupy docelowe firmy, tak? Mamy generalnie BA-ów i mamy deweloperów. Sprawdzało się to jak najbardziej, ale też ze wzrostem kompetencji w firmie, rozwojem ludzi, tak, i poziomem jakby świadomości, czegoś tutaj nam zaczęło brakować i jakby z tej potrzeby mamy też teraz takie inicjatywy In Progress, które właśnie mają na celu jakby wypełnienie tych braków. I tutaj dla przykładu mieliśmy bardzo dużo pytań od deweloperów, co jest potrzebne, żeby przejść tam z poziomu powiedzmy nie 3 na 4 albo 4 na 5, czyli w przypadku takiego 4 na 5 to nas jest przejście z takiego powiedzmy experience na senior. I tutaj bardzo duża robota została zrobiona przez jednego z kolegów, który jakby wziął odpowiedzialność za ten temat, tak, bardzo mocno nad tym pracuje, żeby określić jakby na ile to jest możliwe oczywiście, jakie są jakby główne oczekiwania firmy i jakby jakie są odpowiedzialności z tym związane, jakie są wymagania dla każdego z tych poziomów, ale pod względem takim stricte deweloperskim. I podobne inicjatywy miały miejsce, czy mają teraz miejsce też dla BA-ów, naszego IT supportu i tak dalej, i tak dalej. Przeproszę Was na sekundę, bo zaczynam już tracić głos znowu. Okej. Okay. Ale co jest dla mnie, przepraszam, co jest dla mnie fajne w tym przykładzie, właśnie tego kolegi, który to jakby zaczął organizować, to jest właśnie pokazuje to, do czego my dążymy i na czym nam bardzo zależy, tak? Czyli po pierwsze ktoś zauważył, że czegoś nam brakuje. Po drugie, wziął ten temat w swoje ręce i jedzie tam z koksem, robi to, ciągnie, co samo w sobie jakby nie jest łatwe, tak? Bo jakby do tego mamy jakieś projekty, spotkania, jakieś zaangażowanie w inne procesy i tak dalej, i tak dalej. Czuję się odpowiedzialny za to, co robi, także to jest no, duży plus i ma też świadomość, że pomoże to nie tylko jemu, bo jest na przykład personal managerem. Ja jeszcze nic nie wspominałem o personal managementie, ale powiem o tym za chwilkę.
Także dojdziemy do tego, ale czyli jakby nie wspomaga tylko siebie, ale wzbogaci też firmę o konkretną wartość. No i też przy okazji ma taką możliwość bliższej współpracy czy nawiązywania kontaktów, których być może nie miałby, gdyby tej inicjatywy nie podjął, tak? I tutaj myślę bardziej o tej współpracy po części niemieckiej. Przy okazji oczywiście to jest też takie budowanie jakby bardzo, bardzo mocnej marki w firmie, tak? Budowanie tej swojej renomy w jego przypadku. No i radzi sobie, tak? Radzi sobie z tymi frustracjami, które się pojawiają, radzi sobie z jakimiś tam challenge'ami, które są po drodze, ale też ma wsparcie i jeżeli potrzebuje, to wydaje mi się, mam nadzieję, bo to mówię jakby w jego imieniu, że tutaj zapewniamy też jakieś wsparcie jako firma, tak? Jasne. Ja mam pytanie, Rafał, jak cię przerwać. Zacząłeś bardzo ciekawy kawałek, że ktoś poczuł, że chce coś zrobić, wziął to w swoje ręce i zrobił. Jak to jest możliwe? Tak? Co powoduje, co pomaga w czymś w takim podejściu, że jeżeli ktoś widzi, że jest coś potrzebnego i chce to zrobić, chce się czym zająć i zrobić dla firmy, to ma na to przestrzeń. Ja o tym też będę mówił za chwilkę, bo to jest też, Okay. Znaczy ja ci odpowiem na to pytanie, bo tak, to jest coś takiego, to też przed nagrywaniem, że tak powiem, rozmawialiśmy o tym i tutaj ja widzę, że to jest po pierwsze bardzo duża rola tego personal managera, o którym jeszcze nic nie powiedziałem i też jakby takiej kultury w firmie otwartości, bo ja tutaj mam jeszcze dużo więcej takich informacji, którymi chciałbym się z wami podzielić, które jakby pokażą, jak my działamy i co jest dla nas ważne, tak? I właśnie ten element transparentności jest bardzo, bardzo mocno u nas eksponowany. I jakby no z założenia powtarzamy non-stopicznie wszystkim, że jeżeli coś jest nie tak, możesz coś z tym zrobić, tak? To nie jest tak, że ty musisz czekać, aż management, którego tak nie lubię tego słowa bardzo mocno, tak w takim kontekście, że management powinien zrobić to, albo management powinien zrobić tamto, albo poczekajmy, aż management. Nie. Chcesz coś zmienić? Zrób to, tak? I to jest coś takiego, co pojawia się praktycznie na każdym kroku. Także to jest wciskane wszystkim do głowy i wydaje mi się, że to jest właśnie ta przestrzeń, o której mówisz, tak? Czyli już jest jakby budowana świadomość od samego początku, że jeżeli coś chcesz zmienić, to zależy to od ciebie, a nie czekanie na to, aż coś tam się zadzieje, nie? Ale to jeszcze też będę troszkę później mówił. Mówisz o perspektywie polskiej czy perspektywie międzynarodowej? Wiesz co, międzynarodowa to jest może za dużo powiedziane, bo mamy powiedzmy tutaj biuro w Niemczech, czy biura w Niemczech. Mówię o perspektywie polskiej, ale mówię też o perspektywie niemieckiej, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że strona niemiecka jakby jest jakoś tak bardziej advanced. Niektóre rzeczy są, to też mówiłem Paulinie wcześniej, że niektóre rzeczy może są delikatnie jakby, są różnice, takie kulturowe bardziej, taka otwartość i jakby łatwiejsza umiejętność jakby przekazywania czegoś tam, co kogoś w kimś siedzi, ale też nie zawsze, tak? Także tutaj bym powiedział, że jeżeli chodzi o tą świadomość i takie podejmowanie decyzji, branie rzeczy w swoje ręce, to widzę to porównie. Tutaj nie widzę jakichś takich szczególnych różnic, wiesz? Okej, dobra. Gdzie tu skończyłem? Aha, na tych frustracjach i na tym, że jest wsparcie dla tego kolegi i tak dalej, tak? I tutaj też widzę taki może, bo to już jakby odpowiedziałem na pytanie Pauliny, ale coś, do czego zmierzamy, czyli taka większa samoaktywizacja, tak? Nie wiem, czy to jest takie dobre słowo, czy to po polsku w ogóle brzmi jakoś normalnie, ale czyli są potrzeby, czyli coś brakuje, zróbmy coś, podejmij inicjatywę i tutaj nasze zadanie, tak jak Paulina powiedziałaś, jest, żeby dać to miejsce i wsparcie, żeby dawało te rezultaty. I pytanie, jakie ja mam, czy jakby taką, no, coś takiego, nad czym może musimy się też zastanowić tutaj wewnętrznie, w jaki sposób jakby nakłonić do takiego modelu działania, tak? Jakby z naszej strony jest, jak no, powiedziałem, jest ta inicjatywa, jest wsparcie, jest nakłanianie, ale no, jest jakby taka grupka, która bierze te tematy i jest też taka grupka, która jakby tam gdzieś czeka, tak? I jakby jak zaktywizować tą grupkę, która czeka? Na to jakby nie mamy jakby odpowiedzi i no nie, zobaczymy. I wspomniałem też o tym personal managerze, bo ja tutaj widzę naprawdę bardzo dużą rolę jakby tego personal managementu. Jaka jest rola tego personal managera w tym całym procesie, także to może za chwilkę. No. Okej. Okay. I teraz kolejnym tym elementem to jest ten appraisal center.
Czyli co to jest? To jest jakby taki główny proces, który, czyli taki główny element, który spina to wszystko razem, to o czym powiedziałem do tej pory. To jest taki powtarzalny bardzo cykl, cały rok trwa. Główny plus jest taki, że jakby jest to znane dla wszystkich pracowników, czyli mamy tutaj niespodzianek na zasadzie jakiegoś tłumaczenia nie wiedziałem, bo jest transparentność, proces jest znany, rozumiany, czy powinien być znany i rozumiany przez każdego w wewnętrznie, tak? I jak to wygląda w praktyce? Czyli z założenia mamy sytuację, gdzie właśnie ten personal manager wspiera kolegę czy koleżankę w jakimś tam rozwoju, cokolwiek to może być, tak? I później zbierany jest feedback. I to znaczy to tak, powiedzmy znowu, to jest umownie, bo ten feedback loops to tak brzmi, jakbyśmy ok, tylko w maju zbierali feedback. I tak czasami się zdarza, nie mówię, że nie, ale generalnie to nie jest też tak do końca, bo chodzi nam też o to, żeby mieć ten feedback jak najwcześniej. Też będę o tym mówił. Później mamy ten appraisal center, to jest takie spotkanie wszystkich personal managerów. Przepraszam, muszę się do tego dopić troszkę. Okej, okay. To jest, przepraszam, spotkanie wszystkich personal managerów, gdzie podejmowane są jakby tam decyzje czy rekomendacje, czy ktoś powinien jakby przeskoczyć na inny poziom, co może komuś brakować, nad czym trzeba się zastanowić i tak dalej. I tutaj też ważny jest ten aspekt, bo już wspominałem o tych lokalizacjach, o różnych klientach, tak, różnych zespołach, różnych ustawieniach. Jakby ciężko jest odnieść to do wszystkich. Także to spotkanie ma też jakby na celu taką weryfikację dla całego spektrum, czy dla wszystkich ludzi, którzy są w firmie. I no, mogę z pytaniem skończyć? Jasne, jasne, jak najbardziej. Ile, jak mówisz o personal managerach, to ile to jest osób? Jakbyś trochę mógł też, nie wiem, może coś o tej roli później, tylko jestem ciekawy w ogóle jaka jest skala. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, tak w sumie nawet nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić. We Wrocławiu mamy zespół 20-osobowy, 21 osób i tam mamy 4 czy 5 personal managerów. To wiesz co, to jest bardzo sprawa, że tak powiem, indywidualna, bo tutaj też jest jakby to uwarunkowane tym, w którą stronę ktoś chce się rozwijać. Jeżeli ktoś chce się rozwijać w takim kierunku, powiedzmy, zarządzania ludźmi, czy tam management, tak, czy jakkolwiek to nazwiemy, to jak najbardziej ma możliwość, tak, jest wspierane, są szkolenia, to też będę o tym mówił. I jakby ta rola personal managera jest też uwarunkowana od tych takich możliwości, które ta osoba ma pod względem zarówno projektowym, bo jak jesteś obłożony, to po prostu nie chcemy ci tutaj dowalać jakby kolejnych ludzi, tak? Także nie chodzi o to, żeby mieć zespół tam 20-osobowy pod sobą i jakoś tam być personal managerem i czuć się gwiazdą, tylko też chodzi o jakość, tak? I ja uważam osobiście, że na przykład ja mam 5 osób w swoim zespole i to jest dla mnie naprawdę maksimum. Kiedyś miałem 6 i to było po prostu nie do zrobienia, przynajmniej nie do zrobienia dla mnie na takim poziomie, jakbym chciał to zrobić, tak? Bo mi też zależy na jakości, ja o tym będę mówił wszystko. I dla mnie jest na przykład super ważne, żeby to dowodzić w jak najlepszej formie, także uważam, że zespół 5-osobowy to jest maksimum osobiście, tak? Także wtedy jakbyś sobie tam podzielił, no to ci wyjdzie jakaś tam średnia. Ale to też nie jest tak, bo niektórzy mają więcej osób, niektórzy mają mniej, ale moim zdaniem idealnie to jest poniżej 5. Dzięki. No tak, wiesz, zakładam, rozumiem taką rolę. Po prostu byłem ciekawy, że ile osób jest gotowych w taką rolę wchodzić. To takie... Tak, to też dzięki. Mówię, zależy jakby od tego, co ktoś chce tam osiągnąć, nie? Czyli znowu ten aspekt rozwojowy, powiedzmy, i aspekt znowu brania odpowiedzialności, tak? Bo tutaj mi się wydaje, że to jest coś takiego, gdzie z mojej perspektywy i jakby z moich oczekiwań, z moich potrzeb wynika, że jeżeli ktoś się bierze za ten personal management, no to jest naprawdę duża odpowiedzialność, tak? Bo tutaj jakby... Ja nie mówię, że my bierzemy odpowiedzialność za rozwój tego człowieka, bo to jest jakby indywidualna sprawa tej jednostki tam, z którą współpracujemy, ale no jakby z takiej obowiązkowości czy jakiegoś takiego, wiesz, dowożenia jakiegoś takiego quality, to jest super ważne, nie? Dobra. To mamy ten appraisal center, powiedzmy, ogarnięty i później mamy tam jakąś decyzję przez zarząd, która przyklepuje budżet. Później mamy jakieś tam spotkanie z naszym kolegą, koleżanką i znowu jakby proces się powtarza, planujemy i coś tam robimy, nie? Mówię, to tak wygląda, jakby to było planowanie takie roczne, takie trochę tak śmierdzi taką komuną lekką, ale to tak nie wygląda w praktyce, tak? To jest bardziej, tam są jakieś tam niuanse, powiedzmy, o których postaram się powiedzieć troszkę później. No i oczywiście tutaj jakby
Tak, personel menadżer z jednej strony duża rola jego tutaj w całym tym procesie jest jak najbardziej, ale też naszego human relations. Tak? I tutaj mój kolejny fajny slajd. Zmieniliśmy sobie właśnie tą nazwę z tego human resources i to stało się coś tak niedawno nawet, nie wiem, jakieś ostatnie pół roku może, trochę korona pewnie pomogła. I oczywiście jakby no, nie zmienia to za dużo. Czy to jest human relations, czy to jest human resources, jakby to jest tylko nazwa, ale tak naprawdę no mi się to podoba, bo też pokazuje jakby taką inicjatywę, elementy kultury, takie drobnostki, które też jakby pokazują, w którą stronę my idziemy. I tak jak tam było widać na tym poprzednim, jednym z tych poprzednich slajdów, ten human relations jakby ogarnia to wszystko i oczywiście tutaj te nasze wspaniałe human relations są zaangażowane jakby w większość tych elementów czy tych działań, które zmierzają właśnie do takiej może poprawy czy do budowania tej kultury. Też była prezentacja chyba we Wrocławiu, ja na całej nie byłem, to pani Mycielska, tutaj się nazywa, opowiadała generalnie o budowaniu kultury w firmie. Nie byłem na całej, ale mam książkę, także książka już jest i się będę dokształcał, jeszcze nie zacząłem. Ale oczywiście jakby jeżeli chodzi o kulturę, to kultura to ludzie, tak? Czyli zależy nam już jakby od samego początku, żeby mieć na pokładzie osoby, które do nas pasują. Czyli jakby dobór towarzystwa zaczyna się już u nas na poziomie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli starczy może troszkę później czasu, to ja mogę wrócić do tego, jak u nas wygląda proces rekrutacji, natomiast jeżeli teraz pozwolicie, to bym przeskoczył dalej, jeżeli to jest OK. Dobra. I zacząłem mówić tutaj o tej kulturze, tylko tak powiem parę słów, jak to wygląda jakby od kuchni, bo też temat jakby spotkania jest z tej zieleni na turkus. I wydaje mi się, że my mamy taką bardzo mocną zieleń w firmie. Atmosfera jest zdecydowanie rodzinna. Mamy duże więzi w zespole, na pewno są one jakieś tam, nie wiem, jakieś przyjaźnie się ponawiązywały i tak dalej. Mieliśmy takie nawet organizowane praktycznie co miesiąc takie family days, czyli takie weekendowe spotkania, tam każdy mógł przyjść z dzieciakami do firmy, było jakieś ciasto, coś tam, jakieś aktywności dla dzieciaków, także to były takie powiedzmy mniej formalne rzeczy, które się zdarzały. Mieliśmy też takie going out together, czyli to było, nie wiem, wyjście na piwo, do teatru, jakieś go-karty, strzelnica, cokolwiek tam zespół zdecydował. Dwa razy do roku mamy też taką imprezę firmową, to się nazywa DevCon u nas i tutaj znowu to przed koroną było tak, że mieliśmy po prostu jakieś takie spotkania w jakimś fajnym miejscu i ostatnio mieliśmy dwa DevCony, które odbyły się przez Zoom, co też było samo w sobie takim dość ciekawym doświadczeniem. I z takich działań służbowych, które jakby wspierają te elementy kultury i jakby też naszego rozwoju, to mamy takie leadership meetings i to są też takie spotkania głównie dla personal managerów, gdzie mamy też miejsce jakby na przegadanie swoich wątpliwości, jakichś tam rozterek, nie wiem, przepracowanie frustracji, jakichś trudniejszych use case'ów, ale też jakby zobaczenia problemu z innej perspektywy, tak? Czasami mamy taki tunnel vision, wydaje nam się, że jesteśmy z tym sami, nie ma innych możliwości, a czasami one są po prostu, nie wiem, jakoś bardziej schowane. Mamy też NVC, takie spotkania z NVC, to też jeszcze za chwilkę o tym wspomnę, ale to są takie spotkania jakby treningowe, gdzie mamy zajęcia takie bardziej praktyczne, mamy wsparcie też z zewnątrz, także jest jakby to miejsce, gdzie można praktycznie podszkolić się i doszlifować nasze umiejętności. Mamy też takie team meetings, to są takie comiesięczne spotkania, tutaj są omawiane jakieś tam sprawy bieżące, jakieś tam, nie wiem, update do biznesu, co się dzieje, tematy HR-owe, jakieś się pojawiają, prezentacje i tak dalej. Także to są jakby takie działania, które mamy w swoim takim normalnym arsenale, ale też czasami pojawiają się takie inicjatywy dość duże i ciekawe. I na przykład w 2018 roku mieliśmy coś takiego, co nazywaliśmy Change of Perspective. I to była jakby taka seria warsztatów, które miały na celu dojście do tego, co tam gdzieś tam siedzi w DevNecie, tak? Bo mieliśmy jakieś doświadczenia, mieliśmy jakieś informacje zwrotne po przepracowaniu różnych tematów, tam już się pojawił w międzyczasie ten leadership program, było NVC, ale jakby chcieliśmy głębiej zajrzeć jakby w potrzeby pracowników i tutaj znowu wynikało to z tego, że każdy ma inne doświadczenia, pracuje gdzie indziej i tak dalej
i jakby zależało nam na sprawdzeniu tych oczekiwań i potrzeb, jakby zdiagnozowaniu, co można z tym zrobić, jakby jak to może ukształtować naszą dalszą współpracę i jaki miałoby to wpływ na rozwój firmy i w którą stronę ten rozwój powinien iść. I jak odbyły się te warsztaty? To było tak, że mieliśmy praktycznie spotkania w każdej lokalizacji. Mieliśmy przygotowane różne pytania. Tutaj są takie jakby grupy, czyli jak rozumiemy sens i cel DevNetu, jaką mamy kulturę, projekty, co rozumiemy przez rozwój i ten rozwój zarówno taki osobisty, jak i rozwój firmy i czy generalnie ludzie otrzymają wystarczające wsparcie. Tak? I to naprawdę było super interesujące. Ja byłem we Wrocławiu na tym spotkaniu i byłem chyba w Monachium. Wydaje mi się, że byłem, znaczy takie duże prawdopodobieństwo, że byłem w Monachium, bo tu mieszkam. Także, ale nie pamiętam. I miałem posłuchać, jakby miałem okazję posłuchać, co się dzieje. I naprawdę fajnie było zobaczyć jakby na żywo, co siedzi w ludziach, tak? Czym się dzielą, co im pomaga, czego by potrzebowali, czego im brakuje. To naprawdę było coś takiego, wydaje mi się, dość wyjątkowego. I po tych wszystkich warsztatach, tam minęło oczywiście trochę czasu, były jakieś tam spotkania dodatkowe, były dodatkowe prezentacje i tak dalej. No i tam zebraliśmy sobie te wyniki. I co było takie jakby no, ciekawe, no to, że tak jakby najbardziej została, czy najlepiej została jakby oceniona kultura, tak? Czyli ta kultura znowu się pojawia i nie wiem, czy to było jakby do przewidzenia, czy nie, ale jakby potwierdziło to, że te działania podejmowane tam przez nasze human relations i cały zespół jakby przynosiły efekty. I po zebraniu jakby tych wszystkich informacji, feedbacków i tak dalej, wyłoniliśmy z tego takich 16 tematów i to były takie action items, które mamy na swojej, że tak powiem, to-do i one zostały poddane głosowaniu. I po tym głosowaniu mieliśmy jakby ustalone priorytety, tak jak to widział zespół, tak? Czyli to było znowu cała firma wzięła w tym udział. Na jednym z DevConów było przeprowadzone jakieś tam głosowanie, ustalone i tak dalej, i tak dalej. I też znowu, żeby tak nie być głos. Tak, tak? Mam pytanie, czy do tego użyliście też system i consent? Nie, tutaj akurat nie. Tutaj akurat nie. Tutaj mieliśmy, znaczy poniekąd tak, w sumie. No, nie wiem, oczekiwałem tego pytania i nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć, bo generalnie i tak i nie, bo znaczy bardziej tak niż nie. I powiem dlaczego, bo mieliśmy też skalę i też było jakby od 1 do 4, na czym nam bardziej zależy, czyli tak, ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to odpowiadam. No, był to taki system i konsensus, ale powiedzmy może nie do końca, tak? Było to jakoś tam oskalowane i później były punkty podliczone, także pod tym względem jakby spełniliśmy to kryterium, tak? Jasne. Mhm. Okej, okay, czyli bardziej było na co jest tobie bliższe niż czy masz sprzeciw. Tak, tak, coś no. Takiego. No właśnie na tej zasadzie. Dobra, dzięki. Czyli nie least resistance, tylko co jest jakby ważniejsze. Nie? I właśnie tutaj zacząłem z tym przykładem. To się tutaj z tych potrzeb, z tych feedbacków wyłonił taki główny punkt do pracy. Make company relevant decisions more transparent. Nie? I do czego to jakby doprowadziło? Czyli widać, była jakaś tam potrzeba niezaspokojona jakby wiedzenia, co się u nas dzieje w firmie. I żeby jakby tą potrzebę zaspokoić, zrobiliśmy takie company calls. To one były chyba przez Zoom czy na Teamsie robione. To były takie spotkania online, gdzie przedstawione były różne tematy związane z tym, jak my działamy jako firma. Czyli na przykład jak ogarniamy sprzedaż, jak pozyskujemy nowych klientów, jak wygląda na przykład, nie wiem, proces składania ofert, bo może nie dla każdego to było jasne, z czego składa się DevNet, bo to też jakby nie każdy wie, tak, jakie mamy różne działy, jak one się zazębiają i tak dalej, w jaki sposób ogarniane są finanse. Także wszystko to, co nie wiem, gdzieś tam się działo w tych ludziach, zostało to jakoś wyciągnięte i wrzucone w te company call specials. No i w międzyczasie oczywiście dotarła do nas korona. Tutaj oczywiście nie było żadnego planowania, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, co robiliśmy wcześniej, czyli właśnie tym spotkaniom online'owym, to byliśmy jakby gotowi, żeby jakby wskoczyć w taki zupełnie inny model i też wydaje mi się, że bardzo mocno zadbaliśmy o tą potrzebę transparentności w tym takim no, dość kryzysowym okresie na samym początku tej pandemii, tak? I praktycznie co 2 tygodnie mieliśmy rozmowy z całym zespołem. Tu były też podawane informacje o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Niemczech, jak to może wpłynąć na biznes, co to znaczy dla klientów, tak? Bo może nie wszyscy byli w ogóle przygotowani do pracy zdalnej. Czyli takie jakby wszystkie pytania, które mogły się tam gdzieś kłębić, próbowaliśmy zaadresować. Było też takie Q&A, żeby jakby odpowiedzieć sobie na jakieś pytania takie bardziej szczegółowe, może na które nie potrafiliśmy odpowiedzieć.
czy nie przewidzieliśmy w tym sensie. Także, no nie wiem, podsumowując, jakby cała ta seria warsztatów Change of Perspective to było naprawdę super ciekawe doświadczenie. Logistycznie to oczywiście trudne do ogarnięcia, w sensie, żeby zebrać wszystkich i tak dalej, ale wydaje mi się, że warto było to zrobić i też przez to, że jakby zaczęliśmy pracować nad tym wcześniej, wydaje mi się, że potrzeby zespołu na początku tej pandemii zostały zaadresowane prawdopodobnie dużo lepiej, niż gdybyśmy nie mieli tych workshopów wcześniej, tak? Nie mieli tej świadomości i tak dalej. No i też z takich ciekawostek to powiem, że przez tą pandemię, później jakby ten kryzys się jakby tak zszedł troszkę, już to się, że tak powiem, obyło nam, ale te nasze spotkania co dwutygodniowe przerodziły się też w takie spotkania, które są co miesiąc teraz dla całej firmy, także raz w miesiącu mamy taki właśnie team meeting dla wszystkich i tutaj są podobne elementy jak na naszym team meetingu, o którym mówiłem już wcześniej. No i do tego mamy też tam taki ask and share, żeby było też miejsce na to, żeby każdy mógł wrzucić, co mu tam leży na sercu. To jest wszystko robione przez Menti, także tutaj jest jakby pełna anonimowość, nikt nie może czuć się jakby zagrożony, że mnie może coś powiedzieć nie tak, albo coś może być źle odebrane i że to wróci do niego. Także tak to wyglądało. Macie może jakieś pytanka? Jeszcze? Co do tego spotkania ogólnofirmowego, bo to, co mówisz, jest bardzo inspirujące i w ogóle takie otwierające. I już tutaj na boku już piszę sobie skrypt na swoje spotkanie. Ale powiesz, jak wykorzystujecie do tego Menti? Znaczy, jak budujesz taką przestrzeń, czy jak budujecie taką przestrzeń, że rzeczywiście każdy chce się odezwać? Ja mam takie doświadczenie, że może nie każdy chce się odezwać, ale w każdym razie, że jest jakiś ruch, tak, na tych spotkaniach. Ja mam takie doświadczenie, że pomimo deklaratywnej otwartości, to jednak jest realne zamknięcie się wszystkich, tak, i okopanie na swojej pozycji. Wiesz co, u nas tak wygląda, że to też nie jest tak zawsze, że wiesz, wszyscy tutaj walą drzwiami, oknami z pytaniami i po prostu nie wiemy, jak się ogarnąć, nie? Część pytań to jest takich pytań, powiedziałbym, operacyjnych, w zasadzie, nie wiem, co to znaczy, albo co tam z jakimś klientem się stało, albo coś tam. Mamy też dużo, w czasie tych spotkań mamy też takich dużo elementów rozrywkowych, także tutaj mamy też takie na przykład na samym początku jakby, nie wiem, 10 czy 15 minut, gdzie robimy takie breakout roomy, każdy jest wrzucany z kimś tam, także są to z reguły, nie wiem, 2 albo 3 osoby. Czasami podajemy jakieś takie pytania zachęcające, startowe, na zasadzie, nie wiem, co tam w tobie siedzi, albo co tam myślisz o ostatnim czymś tam, co się wydarzyło, tak? Czasami tematyka jest jakby dowolna. I to też jest fajne, bo jest jakby taka znowu mieszanina ludzi, tak? Bo nie wiadomo, na kogo trafisz, to jest zupełnie jakby tam przypadkowe. Także masz też okazję jakby zobaczyć się z kimś, kogo nie widziałeś osobiście, albo nie miałeś okazji porozmawiać, bo ktoś jest w zupełnie innym projekcie, albo prawie go nie znasz, tak? Bo tylko tak przelotnie, albo został zatrudniony ostatnio, cokolwiek. Także to jest jakby taka rozgrzewka. Jeżeli chodzi o ten Menti tak konkretniej, to też pojawiamy się, mamy jakieś tam spotkanie przed tym spotkaniem, gdzie to jest wszystko jakby przygotowywane, także mamy jakiś taki mały scenariusz ustalony na to, co będziemy chcieli poruszyć. Czasami to mówię, to są też tematy związane z jakimiś tam regulacjami prawnymi i tak dalej. Czasami są też takie rzeczy bardziej, powiedzmy, miękkie, żeby też zaadresować, nie wiem, jakieś tam frustracje, które się mogą pojawiać. Także mamy przygotowane jakieś takie pytania i później na przykład przez ten Menti tam, wiesz, można sobie zrobić jakieś takie, nie wiem, jak się nazywa fachowo, ale powiedzmy, że masz jakieś tam odpowiedzi do wyboru i możesz tam, nie wiem, albo wrzucać jakieś taką chmurę słów. No zależy, jaka tam jest potrzeba, wiesz. Także to nie tylko tak, że mamy ten Q&A, że wiesz, wpisz pytanie i wyślij, ale mamy też takie, powiedzmy, pytania pomocnicze i tam na przykład ludzie wpisują jakby odpowiedź na to pytanie, tak? I to jest też jakby taka forma. A ile czasu wam zajmuje takie spotkanie? Co myślę? Godzinkę. To jest taka. Ładujecie w godzinę, tak? Wszystko w godzinę. Tak. Mógłbyś jeszcze raz tę strukturę przypomnieć? Znaczy... To, no, wiesz co, to tak wygląda, że tam na początku jest jakby tam taka część wstępna, później mamy właśnie taką rozgrzewkę, tak? To jest tam, powiedzmy, 10 minut. Ja już tak czasowo nie pamiętam dokładnie. No, powiedzmy, jest tam jakaś rozgrzewka, później do tego mamy na przykład taki update z tego, co dzieje się w firmie, u klientów, tutaj nasi account managerzy coś tam mówią. Później mamy
może tak nie w kolejności, ale później mamy na przykład Q&A, później mamy to Ask and Share, gdzie każdy może coś tam wrzucić. W międzyczasie tam się pojawiają też te pytania takie na zasadzie, co się, no takie pytania pomocnicze. Wiesz co, ja bym musiał zobaczyć dokładnie, bo teraz tak strzelam. Wszystko dobrze. Wiesz, na prawo i lewo, ale to są jakby takie elementy, one są tak prowadzone generalnie, co spotkanie są tak samo, tak? Ja teraz nie pamiętam dokładnie takiej kolejności. Jest. Spoko. Mimo, że spotkanie było w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu. Wywarło duże wrażenie na tobie. Dobra. Okej, okay, no i teraz ja dalej mam nadzieję, że kawa jeszcze działa, tak? I że jeszcze nie śpicie. Zbliżamy się już do końca powoli. I tutaj dużo powiedziałem o tym, co się dzieje i co się działo. Ale chciałem też jakby powiedzieć o tym, co nas bardzo, bardzo, bardzo mocno zdefiniowało, czyli właśnie o tym NVC, Nonviolent Communication, porozumienie bez przemocy, jakkolwiek to sobie tam nazwiemy. I dlaczego chcieliśmy to NVC? Ja za chwilkę jeszcze tutaj wrócę, co to jest, ale chcieliśmy mieć też taką metodę komunikacji, która pasuje do tych naszych wartości, czyli jest oparta właśnie na szczerości, empatii, jakby zrozumieniu potrzeb swojej, drugiej strony jak najbardziej, tak, budowaniu relacji z drugą osobą, to też o tym mówię, czy tam wspomnę troszkę później. Czy ty, Paulina, się zgłaszałaś, czy? Nie, przepraszam, bo tak nie widziałem za bardzo. Dobra, także właśnie budowanie tej relacji, to o tym też troszkę będę mówił później, też w kontekście tego personal managementu. No i u nas to NVC jest jakby wykorzystywane no, do rozwiązywania różnych tam problemów, które się pojawiają na bieżąco i w bardziej jakichś tam skomplikowanych przypadkach mamy jakby możliwość też jakby przepracowania tej sytuacji konfliktowej bez potrzeby takiej dzikiej eskalacji, na zasadzie, że ktoś tam się wkurzy, wyśle maila i coś tam, nie? Także to NVC tak u nas wygląda. I takie może pytanko, ja nie widzę tych, których nie widzę, więc Paulina może powiesz, albo może pomożesz, czy ktoś nie słyszał o NVC w ogóle? Czy to jest z grupy? Dajcie znać, mogą być kciuki w tak. Albo paszczowo, po prostu się odezwijcie. Paszczowo też jest dobrze. Jarek mówi nie. Jarek mówi nie, no dobra. To jak jest nie, to powiem, bo chciałem przeskoczyć. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży skrót, tak? Ale generalnie to jest takie narzędzie, które może pomóc w komunikacji, może, a nie musi. I tak składa się naprawdę z takich podstaw, są takie cztery elementy, czyli jest taka jakby obserwacja, co się stało, czyli tutaj mówimy o faktach, żadnych interpretacji, jest jakieś tam uczucie, które się pojawia, co ta sytuacja w tobie wyzwoliła. Później wrzucamy jakąś tam potrzebę, która jakby nie została zaspokojona. I na koniec mamy jakąś tam prośbę o jakiś taki konkret, tak? Co chcielibyśmy na drugi raz osiągnąć, albo jak mogłoby to wyglądać. I tutaj dam przykład z życia, bo też sobie przygotowałem, nie chciałem użyć jakiegoś takiego, jesteś spóźniony na spotkanie, więc coś tam jest z życia, sytuacja z życia. Przyjechałem z pracy, to było parę tygodni temu, też w ramach ćwiczeń prowadzę sobie taki mój dzienniczek NVC i zapisuję sobie, jak to zawsze po fakcie mogłem zrobić inaczej, więc raz przyjechałem sobie z pracy, rzuciłem plecak w kąt, poszedłem umyć ręce, wychodzę z łazienki, widzę jak mój syn grzebie mi w plecaku, dosłownie mi grzebie, tak? I w tym momencie oczywiście włączył mi się taki szakal, to jest taki symbol powiedzmy z tego NVC, także włączył mi się bardzo mocno szakal i wrzeszczę na tego mojego biedaka, Konrad, weź tą łapę, tam nie ma nic dla ciebie, tak? Oczywiście tutaj widzimy, że Rafa to prawie tutaj umarła, już jej nie ma, ale też jakby u mnie 5 sekund później przychodzi refleksja, okej, nakarmiłem tego szakala i w ramach tego ćwiczenia, o którym wspomniałem, jak mógłbym to powiedzieć troszkę inaczej, tak? I tutaj mógłbym powiedzieć to na przykład tak, obserwacja, Konrad, widzę, że szukasz czegoś w moim plecaku, wkurza mnie to, tak? To jest moje uczucie, potrzeba, bo potrzebuję prywatności na przykład, tak? I prośba, następnym razem jak wrócę z pracy, czy mógłbyś mi proszę zapytać, czy nie przywiozłem ci słodyczy? Z chęcią sam ci powiem, czy mam coś dla ciebie do schowania, okej? Okay? I jest koniec. I oczywiście no to jest taki, okej, okay, mój taki przykład powiedzmy przemyślenia, ale no generalnie wydaje mi się, że jest jakby ta różnica między takim ostrym przekazem, tak? A jakby suchą obserwacją, to nie znaczy, że nie trzeba mieć emocji oczywiście, tak, ale jakby jest obserwacja sama, uczucia, potrzeba i prośba. I to są jakby takie główne elementy NVC, to jest, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo skrótowo. I tutaj trenerzy NVC, którzy są pewnie w tej grupie, proszę mi nie zjeść żywcem, to jest coś taki mój odbiór NVC. Tak, i Jarek dopisał, że
przychodzi mu nam, przyszło mu na myśl Foucault, czyli fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. I pewnie Foucault powstało na bazie NVC, natomiast jest tylko, jest narzędziem, NVC ma dużo, dużo głębiej. Renia tutaj napisała, że jest trenerką, więc NVC, więc dużo można jeszcze z tym tak. zrobić, że tak powiem. Jak najbardziej, jak najbardziej. To, no dobra, to jakby wracając do tego NVC, to wydaje mi się, że to była jakby najgrubsza zmiana, która zaszła w naszej firmie i jakby od tego czasu zaczęliśmy też pracować troszkę inaczej niż kiedyś, bardziej świadomie, jakby dużo rzeczy wpadło na swoje miejsce. I tutaj też może taka dygresja, że NVC to w DevNecie tak wprowadzone zostało też ciekawie, bo nasz CEO przetestował to na sobie, na swojej rodzinie, zobaczył, że to się sprawdza i jakby dopiero wtedy wprowadził to do użytku. I tutaj też znowu kolejna taka prywatna dygresja. Ja jestem, no nie ukrywam, bardzo dużym fanem takim NVC, także mam dość mocno jakby zbajasowane takie opinie, jeżeli chodzi o te tematy. I ja tutaj nie chcę nikogo absolutnie nie namawiać usilnie na cokolwiek, ale jeśli jest jedna rzecz, którą mógłbym polecić każdemu, to właśnie taka inwestycja w jakiś trening i nabycie chociaż jakby podstaw korzystania z NVC, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla każdego, tak? Ale u mnie osobiście cała rodzina została przeszkolona wewnętrznie przeze mnie. Z tego jest system i konsensus, także korzystamy z tego i tak naprawdę najczęściej sprowadza się to do tego, że wytykamy sobie wzajemnie szakale, które się pojawiają od czasu do czasu, także to jest całkiem fajne i śmieszne. Dobra, do brzegu. Więc jeżeli chodzi o to NVC, może tutaj przeskoczę na tą inną żarafę. Jeżeli chodzi o ten NVC, to firma tutaj, jak powiedziałem, bardzo mocno zainwestowała w te szkolenia. Było to rozbite na 3 takie treningi. Pierwsze to były takie zupełne podstawy NVC, kolejny element to były jakby zarządzanie z użyciem NVC, pracy w zespole i coaching. I ostatnie, trzecie to było o moderacji spotkań, podejmowanie grupowych decyzji, korzystając właśnie też z systemu konsensus. Także to były te 3 takie, to trwało, nie wiem, z dwa czy trzy lata prawie, ten cały jakby cykl. I w międzyczasie były jakieś tam inne treningi, powiedzmy, takie utrwalające, że tak powiem. I co to NVC dla nas znaczy? Bo po pierwsze była i jest to jakby inwestycja długoterminowa. Prawie wszyscy pracownicy przechodzą, także z reguły jest to robione z jakimś tam trenerem zewnętrznym po dołączeniu do firmy. Wydaje mi się, że co nam to wniosło, to jest też jakby taka większa świadomość własnych potrzeb i jest to też narzędzie, które jest używane daily, tak? Czyli to nie jest coś takiego, że firma wysłała, zainwestowała, wynajęła kogoś tam godzinowo, tak? Zrobił nam szkolenie z czegoś i wyszedł i my już zapominamy 2 tygodnie po tym, że to mieliśmy. To jest faktycznie coś takiego, co jest używane no praktycznie no codziennie, tak? I dla mnie też osobiście to jest taki fallback option, tak to sobie nazwałem tutaj w notatkach, bo generalnie jak nie wiem, jak coś zrobić, to zawsze wracam do pierwszego punktu z NVC, czyli tej obserwacji. I dopiero jakby wydaje mi się, że czasami no, znowu znajdujemy się w takim mentalnym, nazywam tunnel vision, tak? I ciężko nam jakby wyskoczyć z tego tunnel vision i czasami, no nie wiem, problem może też być tak ogromny, że nie wiadomo, jak się do niego zabrać. I tutaj wydaje mi się, że ten element właśnie tej obserwacji z NVC, jakby branie tych kroków potem daje nam jakąś taką przestrzeń na zaadresowanie czegoś jakoś, nie wiem, lepiej albo inaczej przynajmniej. Okej. Ja też wspominałem parę razy wcześniej o tym magicznym naszym personal managerze, także chciałbym tutaj wrócić do tego tematu na sekundkę. I dlaczego właśnie mamy coś takiego? I tutaj ja bym mógł dodawać, nie wiadomo, jakieś cudy wymyślać, ale tak naprawdę to jakby clue tego personal managera jest to, że chodzi o jakby zbudowanie relacji z pracownikiem. I tutaj, tak jak powiedziałem, na tym można by zamknąć temat, bo reszta to są jakby dodatki, tak? I jakby z założenia ten PM to jest jakaś taka osoba, która towarzyszy temu pracownikowi w jego rozwoju. Tutaj ten rozwój jest rozumiany dość szeroko. I jeżeli chodzi o to towarzyszenie, to są też takie jakby różne aspekty, tak? Bo jest taki stricte operational, czyli taki first point of contact. Nie wiem, tutaj rozmawiamy o wakacjach, jakieś tam timesheety, zatwierdzanie, takie rzeczy. Później mamy też jakieś na przykład elementy developmentu, o tym też za chwilkę powiem. I jakby takie na bieżąco monitorowanie sytuacji, tak? To też za chwilkę o tym powiem, bo tutaj mogą być różne jakby połączenia i tam, nie wiem, do projektu, czy tam jakaś interakcja z klientem, feedback i tak dalej, i tak dalej. I też taka uwaga, żeby nie było, to jeżeli chodzi o rolę personal managera, to ja bardzo, bardzo mocno pożyczyłem koncepty z takiego podcastu Manager Tools.
I dla jasności, to nie jest nic o turkusie, to jest wręcz przeciwnie, panowie promują bardzo, bardzo mocny pomarańcz, kolor pomarańczowy, czyli nie wiem, jak to się mówi, pewnie, podejście korpo i tak dalej. Natomiast ja tutaj bardzo dużo z tego skorzystałem. Wydaje mi się, że zawsze można skorzystać z tego, co robią inni i jakby zaadaptowałem to na swoje potrzeby. I u nas w firmie jakby każdy personal manager ma też jakby swoją strategię. Próbujemy ich tam jakoś wspierać oczywiście. Ja korzystam głównie z tych spotkań one-on-one. I jeżeli ktoś jest u mnie w zespole, to raczej nie ma wyboru i te spotkania są co tydzień. Także tutaj nie ma, jakie są twoje potrzeby, to jest tylko jaką potrzebę ja mam w sobie i ta potrzeba jest właśnie zaspokojona przez te spotkania cotygodniowe. Z reguły jest to około 30 minut, czasem do godziny, zależy z kim, zależy co się dzieje i tak dalej. I technicznie powinno to wyglądać tak, że te pierwsze 15 minut jest powiedzmy dla kolegi, dla koleżanki. Tutaj temat jest generalnie dowolny i jakby staram się tego trzymać, więc jak ja sam jakby nie zaczynam dyskusji i nie narzucam tego, o czym będziemy rozmawiać i później po prostu patrzę, w którą stronę to zmierza ta rozmowa i powiedzmy w zależności od tego, jak się rozwija jakiś tam temat, tak? Jeżeli ja mam jakiś temat, to powiedzmy kolejne 15 minut, czyli ile tam czasu potrzebuję dla siebie i poruszam generalnie to, co mi tam leży na sercu, że tak powiem. I co jest dla mnie ważne w tych spotkaniach, bo naprawdę ten personal management to jest taki mój konik. Ja tutaj bardzo mocno jakby promuję to swoje podejście, znaczy swoje, nie wiem, nasze podejście. I co jest dla mnie ważne, to jest też to, żeby po pierwsze mieć, tak samo traktować każdą osobę w zespole. Wydaje mi się, że kiedyś miałem z tym problem, bo wydaje mi się, że może dawałem komuś fory i bardzo źle się z tym czułem, tak? Byłem tego świadomy, ale tutaj jakby nie chodziło o takie faworyzowanie na zasadzie, o ty jesteś lepszy niż tam inni, tylko bardziej na zasadzie, a bo Tadeusz, nie mam żadnego Tadeusza, że uczuję Tadeusza jako example, przykład. Chodziło bardziej, no bo Tadeusz taki jest, no wiadomo, no wiecie jaki jest Tadeusz, nie? No i tak machamy ręką i tak przechodzimy jakby do porządku dziennego, jaki jest Tadeusz, tak? No i właśnie nie, właśnie to mi bardzo mocno przeszkadzało i pracuję nad tym, żeby czegoś takiego już nie było. Także to równo traktowanie jest naprawdę dla mnie osobiście bardzo ważne. Jeżeli mam nowego pracownika, czy mamy nowego pracownika, to oczywiście zależy mi też na poznaniu tej osoby, tak? I właśnie tutaj zbudowanie tej relacji. I tutaj też muszę przyznać, że jakby nie za każdym razem to się udaje i też nie mam oczekiwań, że będziemy tacy, no nie wiem, best buddies, tak? Bo zdecydowanie nie o to chodzi, ale jakby no, z założenia próbuję robić to, bo wydaje mi się, że jakby budowanie tej relacji procentuje w przyszłości. Dodatkowo, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, świeży w DevNecie, to jest to też takie miejsce, żeby wprowadzić kogoś właśnie w ten świat naszej firmy, tak? Czyli mamy, nie wiem, mogę opowiedzieć o tym, że mamy bardzo płaską strukturę, że mamy mało hierarchii, że mamy dużo wolności. To jest właśnie to, co już tu padło pytanie, tak? O to, jak aktywujemy tych ludzi, w jaki sposób próbujemy ich... To było pytanie od ciebie, Paulina, tak? I tutaj jest to miejsce właśnie, żeby to jakby no, uwypuklać, tak? Czyli zachęcamy do brania odpowiedzialności. Jedyne, co może jakby w tym procesie zachęcania, to jest też takie jakby sprawdzanie, czy czegoś podobnego nie robimy już gdzieś indziej, tak? Bo może ta potrzeba była zauważona gdzieś tam na dwóch różnych frontach i nie ma sensu, żeby jedna osoba robiła i druga zaczynała to samo, lepiej ich tam jakoś powiedzmy skojarzyć, żeby mogli razem ze sobą działać, niż jakby zaczynać jakąś tam nową inicjatywę. No i też jakby sprawdzenie, czy to się mieści jakby w ramach tego, co chcemy osiągnąć, bo może nie za każdym razem taka inicjatywa jakby wspiera to, do czego dążymy, tak? I też jest właśnie tutaj rolą moją, czy generalnie personal managerów, właśnie to zapraszanie do tego, do udzielania opinii, do bycia otwartym. Ja tutaj bardzo mocno, czy my promujemy też to, że my kształtujemy naszą firmę, tak? I że od nas zależy to, gdzie tam będziemy i gdzie chcemy dojść. I też tutaj sobie zapisałem taki punkt, czy oczekujesz, że ktoś będzie ze mną 100% szczery. I to odpowiedź oczywiście brzmi nie. W sensie, że jakby z założenia nie zakładam, że ktoś będzie ze mną 100% szczery. I tutaj też miałem takie sytuacje, że miałem w zespole taką jedną koleżankę, z którą rozmawialiśmy o tym, dlaczego chcę odejść. Tak? Miała taki okres, kiedy chciała tam odejść i bardzo mi się to podobało. Było to bardzo szczere, była duża dawka zaufania.
na taki, tak czy inaczej później odeszła, tak? Ale było to miejsce na przegadanie tego i właśnie to jest coś, gdzie było to miejsce, żeby pogadać, co jest dla niej ważne, czyli znowu dotykanie tych potrzeb i tak dalej, i tak dalej. A na drugim biegunie to miałem też taką sytuację, miałem kolegę w zespole, który mimo jakichś tam spotkań i takich dość uważnych pytań, jakby z mojej strony, bo już tam wiedzieliśmy, że coś się święci, były jakieś znaki, no po prostu przyszedł pewnego dnia do biura i oznajmił nam, że podpisał gdzieś tam kontrakt i że odchodzi. Także nie ma żadnych gwarancji na to, żeby to za każdym razem działało. Natomiast tak jak powiedziałem, chodzi o to budowanie relacji i jakby no, budowanie tego na przyszłość. Tak? I dla mnie też osobiście te spotkania to jest taki barometr nastroju. I tutaj ten barometr nastroju, to ja mam też takie trzy punkty, tak? Takie osobiste, w zespole i firmy. Jeżeli chodzi o osobisty, no to wiadomo, zawsze widać, znaczy nie zawsze widać, ale czasami coś tam się może dziać z tyłu, o czym nie wiemy, tak? I tutaj jakby jeżeli znowu jest zaufanie, jest możliwość, jest miejsce, jak najbardziej możemy porozmawiać o tym, co tam kogoś powiedzmy męczy z drugiej strony prywatnie, czy ma to wpływ na pracę, jak możemy pomóc i tak dalej. Teraz oczywiście mamy koronę, to tym bardziej jest jakby ważne, tak? Bo mamy też duży zespół, który ma no, dzieci, przedszkola, szkoły, tak? To wszystko jakoś tam się składa, także ten barometr osobisty wydaje mi się, że teraz jest bardzo, bardzo potrzebny. Później mamy ten zespół, czyli znowu ja często nie jestem jakby razem w projektach z ludźmi w moim zespole, czyli też jakby dla mnie jest taka możliwość, że jak stoję gdzieś tam obok i nie do końca wiem, co się dzieje, to jest chociaż szansa, żeby móc gdzieś zareagować albo wspomnieć, albo nie wiem, dać jakąś radę, czy zapytać, nie wiem, co się tam dzieje, tak? I jeżeli chodzi o taki barometr firmowy, tutaj znowu zmierzamy do tego, żeby było to zaufanie, tak, żeby pokazać to, co się dzieje, jak niektóre te inicjatywy są widziane też z innej perspektywy, zapytać o jakiś feedback, nie wiem, też zespół, z którym ja pracuję, ma też swoich podopiecznych i jakiś ten jakby flow tych informacji jest i wydaje mi się, że to też jakby dużo z tego można wyciągnąć, jak ludzie widzą, nie wiem, to, co firma robi, tak, także stąd ten właśnie taki barometr firmowy. I taki kolejny element, dużo mam tych punktów, bo ten naprawdę personal management to jest dla mnie takie clue tego, co ja robię, tak? Ja tutaj mam jakby różne role, ale wydaje mi się, że z tą rolą tego personal managera osobiście czuję jakby takie największe, no nie wiem, jakieś takie największe połączenie. I taki kolejny element, który ja widzę jako tutaj swoje jakieś takie działania, to też możliwość jakby przepracowania perspektywy. I tutaj też mówię to bardziej w takim kontekście developmentu, bo jakby z jednej strony mamy możliwość jak najbardziej skupić się na perspektywie pracownika, czyli jest szansa jakby na zrozumienie jego działań, motywacji, to też mamy możliwość jakby pokazania, nie wiem, albo perspektywy firmy, tak, czyli na przykład wytłumaczenie, czemu coś tam było zrobione tak, a nie inaczej, albo na przykład jeżeli chodzi coś, nie wiem, co się dzieje u klienta, tak? Być może nie za każdym razem ta perspektywa jest jasna, być może ja coś tam wiem, czego ktoś tam coś nie wie z jakichś zupełnie innych źródeł, mogę jakby to naświetlić troszkę lepiej, pokazać, nie wiem, co tam się dzieje za kulisowo, żeby też jakby dać taką możliwość, no, po pierwsze zobaczenia tej perspektywy, ale też jakby pokazanie, jak można dochodzić do tego samemu, tak? Bo czasami, mówię, jesteśmy tak zafiksowani na tym naszym podwórku, że bardzo mało czasu poświęcamy na to, żeby jakby spojrzeć na to zupełnie z innej strony i tutaj też wydaje mi się jest miejsce na to, żeby to jakoś tak zaadresować i pokazać. Jeżeli chodzi o tą perspektywę firmy, to wydaje mi się, że to też jest taki element, który, taki element budowania jakby zaufania firmie i w zespole pod takim kontekstem, żeby też wspierać te inicjatywy firmy, w sensie, żeby to nie było takie zupełnie oderwane od rzeczywistości. Jak mówię wspierać, to oczywiście nie chodzi mi tutaj, żeby tu jakoś tam, nie wiem, wymyślać i jakiś taki bad influencing robić, tylko naprawdę pokazać, dlaczego uważamy, że coś tam jest, nie wiem, może przydatne i może, nie wiem, może się przydać, tak, w przyszłości. Jest też oczywiście miejsce na rozwój, także jakiś tam plan, który bierzemy pod uwagę i tutaj to też jakby
zależy od tego, jakie są zainteresowania i mocne strony, jaki jest aktualny poziom, tak? Ktoś może być, nie wiem, na tym poziomie pierwszym albo piątym i wtedy jakby rozmowa i plan jest zupełnie inny. Patrzymy, tutaj powiedziałem o tych zainteresowaniach i mocnych stronach, ale patrzymy też jakby na potrzeby firmy, jakie mamy możliwości w projektach, szkolenia, które może mogą kogoś tam wesprzeć w jakichś tam działaniach, tak? I tutaj też wspomniałem tam wcześniej o tym development budget, to jest też jakby do dyspozycji pracownika. I też jeżeli chodzi to o ten rozwój, to takie pytanie, które osobiście, nie wiem, bardzo mi jakoś tak ostatnio się wierciło w mózg, bo tam koleżanka to tak dość bardzo promuje, to jest co cię blokuje i co potrzebujesz. I wydaje mi się, że w tym pytaniu jest jakby, czy w tych dwóch pytaniach jest taka jakby iskierka, która być może da impuls do tego, żeby ktoś faktycznie znowu jakby zastanowił się, miał ten moment refleksji i jakby dał nam znać, co tam się kręci w tej głowie. I morał z tego wszystkiego jest taki, no jeszcze zapomniałem o feedbacku, tak, bo to jest jakby podstawa też dla mnie, tak, czyli żeby to też było jasne, że jakby ten feedback jest jak najbardziej okej. Ten sposób feedbackowania to powiedzmy to jest takie połączenie tego NVC i może też tego trochę, co ja tam ukradłem z tego personal, z tego manager tools, z tego podcastu, ale generalnie, żeby ten feedback był, żeby znowu nie tłamsić tego, nie trzymać tego w sobie, nie? I właśnie tutaj ten morał, o którym wspomniałem, to jest taki, że jakby poprzez budowanie tych relacji budujemy sobie taki bank dobrych relacji. I tutaj też nie będę ukrywał, to jest porównanie, które mi się bardzo podoba i też pochodzi z Manager Tools, czyli chodzi generalnie o to, że jakby budujemy relacje, budujemy to zaufanie i wrzucamy coś na to konto, tak, cały czas. I to działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że my to bierzemy dla siebie, ale też jakby dajemy. I od czasu do czasu musimy coś z tego banku wyciągnąć dla siebie, tak? Jeżeli w takim banku nic nie będzie, to my z tego banku nic nie wyciągniemy. Proste, tak? I tutaj mam też taki przykład dosłownie z zeszłego tygodnia. Mieliśmy jakiś tam drobny problem komunikacyjny, który wyzwolił tam, powiedzmy, w naszym zespole jakieś frustracje. I te frustracje zespołu wywołały frustrację u mnie, bo wielokrotnie jakby adresowałem ten temat i jakby nie poszły za tym żadne działania. I to był ten moment, kiedy ja mogłem właśnie dzięki temu kredytowi zaufania, czy tam temu bankowemu kredytowi, powiedzmy, który ma pozwolić sobie na to, żeby wyzwolić z siebie takiego szakala, tak? I oczywiście tutaj nie było żadnego ataku na te osoby, także to jakby z tej perspektywy było okej, ale no z NVC nie miało to za dużo wspólnego, bo miałem jakby przyzwolenie na to, żeby użyć trochę mocniejszych słów i jakby to zaadresować w takim, nie było to NVC, tak, na tym poprzestaniu, tak? I co ciekawe, no przyniosło to jakieś efekty, bo sprawa ruszyła się z miejsca i powiedzmy, że jest jakoś tam zaadresowana i mam nadzieję, że też da to takie momentum jakby, które ruszy jakieś tam zmiany, które spowoduje, że coś tam będzie, nie wiem, przedstawi się jakieś lepsze tory. Ale znowu, gdybym nie miał tej relacji, to nie sądzę, że miałbym w ogóle mieć jakby możliwość zaadresowania to w sposób, w jaki to zrobiłem, tak? I tutaj też było uprzedzenie, że pojadę z szakala, tak? Także ja często mam, czy mamy coś takiego, że po prostu jak jest już ten próg frustracji czy tam jakiegoś przekroczony, to mimo, że to NVC jest jakby używane, to też mamy taką świadomość, że okej, wiem, że powinienem to powiedzieć teraz tak i tak, ale mam naprawdę tyle w sobie frustracji, że potrzebuję takiego wentyla bezpieczeństwa i teraz pojadę szakalem. Także jest jakby informacja i wydaje mi się, że tutaj to zadziałało, ale tak jak mówię, gdybym nie miał tego zaufania, nie byłoby tej wzajemnej relacji, to myślę, że nawet ja sam bym sobie nie pozwolił na to, żeby to zaadresować w sposób, w jaki to zaadresowałem i znalazłbym prawdopodobnie inny sposób, żeby to zakomunikować tak, jakby mi to, powiedzmy, było potrzebne akurat w tym momencie. Radek ma pytanie. Tak, no tak. Chciałem pytać, bo wiesz co, wydaje mi się, tak jak słucham o tej roli, akurat mnie bardzo interesuje, więc sobie trafiłem, to wydaje mi się, że to jest bardzo szeroki zakres. Jakbyś mógł na dzisiaj, w twoim rozumieniu tej roli dzisiaj, w tym kontekście, w którym jesteś, powiedzieć, jakie są takie kluczowe elementy, które musi to posiadać osoba, żeby być w roli personal managera? Może być to jest, cokolwiek. To jest ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że tutaj nie ma, wiesz, takiego łatwego, wiesz, musisz mieć ABC, tak? Wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie dużo empatii. Ja nie mówię, że ja mam pokłady tej empatii, ale no, staram się. Trzeba mieć empatii, trzeba mieć jakby możliwość czy umiejętność jakby patrzenia na sprawy też jakby z innej perspektywy. To mi się wydaje jest jakby podstawowe, tak? Bo jeżeli będziesz miał personal managera, który nie ma tej umiejętności albo która może jest jakaś tam początkująca albo
No, nie wiem, jeżeli masz ktoś zapęd do dyktatury, nie sądzę, żeby sprawdził się jako dobry personal manager. On jak najbardziej będzie zadaniowy, tak? Czyli zadania będą szły do przodu, będziesz, wiesz, będziesz miał wyniki i tak dalej, ale jakby no to nie jest to, na czym mi osobiście zależy, tak? I wydaje mi się, że właśnie ta empatia jest takim dużym, dużym punktem, na którym zwracam uwagę, jeżeli próbujesz jakby budować to w zespole. I wydaje mi się, że ta perspektywa i też jakby jasne przedstawianie tego, co tam w tobie siedzi, nie? Czyli właśnie ten element komunikacji. To bym powiedział, że to są takie może trzy, ale tu jest pewnie szeroki wachlarz i nie wiem, też bym był ciekaw, co wy, nie wiem, Paulina i reszta tutaj na tym spotkaniu, co wy na to, czy macie jakąś odpowiedź albo jakieś wskazówki, może też do Radka. Jak myślicie? Żeby nie tylko, że jest rozmowa pomiędzy Rafałem, Radkiem, Jankiem i mną. Włączcie się, jeżeli macie jakieś pomysły. Dla Radka. Cisza. No dobrze. Powiem, że jestem pierwszy raz na spotkaniu, w związku z tym żadnych pomysłów jeszcze nie mam. Zatem jestem też z organizacji pozarządowej, więc tutaj trochę no tak staram się implementować wasze pomysły na grunt dosyć miękkich i takich właśnie niehierarchicznych modeli, w których też właśnie pojawiają się szakale i co z nimi zrobić, więc raczej się w tej chwili przysłuchuję. Dzięki. Fajnie, dzięki. Wszystko właśnie super i bardzo też dziękuję za praktyczne przykłady, bo nawet jeżeli czasami bym coś nie łapała w teorii, to właśnie te praktyczne przykłady pomagają mi zrozumieć nie tylko tą taką merytorykę, ale jak to w praktyce zastosować. Także bardzo fajnie, dziękuję. Tutaj Rafał, masz fajny przykład, bo wy operujecie, rozumiem, tymi stwierdzeniami, że Rafa szakal. Są też podejścia ludzi, którzy mówią, że może niekoniecznie trzeba to tak nazywać, żeby nie, ludzie nie odbierali to jako coś takiego dziwnego na samym początku, to jakby to musicie wyczuć, jeżeli chodzi o organizację, tak? Bardziej pokazywać pewne typy zachowań, tak? Uwaga, tak, jakie są obserwacje, gdzieś wracać do tych punktów wyjścia właśnie. Mnie ciekawi, Rafał, u ciebie to, że tak fajnie stosujecie, że ten szakal jest, i on po prostu nie trzeba być żyrafą idealną, tak, za każdym razem, tylko że on jest, że się pojawia, że możemy mieć te emocje, że możemy mieć to wkurzenie i możemy mieć ten jakby to, co powiedziałeś, że uprzedziłem, że będę mówił z szakala, nie? Że to jest taki kawałek, który był ciekawy. A polecam też jeszcze podejście pięciu krzeseł, możecie sobie wygooglować Five Chairs. I to jest takie podejście, które rozszerza skalę zwierząt poza szakala i żyrafę i pokazuje jeszcze kilka podejść, kilka postaw. Na TEDzie jest wystąpienie, więc możecie sobie to znaleźć. Ja mogę gdzieś to potem w czacie wrzucić albo w materiałach. A może kiedyś zrobimy po prostu turkusowe śniadanie o pięciu przez. Byłoby fajnie. A mieliśmy turkusowe śniadanie o NVC, czy nie? Mieliśmy o feedbacku, niestety nie mieliśmy nagranego, więc jeszcze możemy. Okej. Fajnie. No dobra. Już naprawdę końcówka, bo też czasowo troszkę się rozwlekłem, że tak powiem, z wypowiedziami. Pytania na przyszłość, zupełnie retoryczne, tak? Ja tutaj zdaję sobie sprawę, że jakby nikt za nas tej roboty nie odwali i to też nie jest coś takiego, co można jakimś rzucić konkretem i wiedzieć, ale pytanie, czy to jest w ogóle dla nas ten turkus, czy jest jakby otwartość i czy jesteśmy w stanie przejść tą granicę, jakakolwiek ona by nie była, bo ja na przykład nie mam dobrej takiej, znaczy wiem niby, co ten turkus jest, tak, ale jakby nie mam, wydaje mi się, że nie ma takiej listy checkboxów, którą ja mam przynajmniej w swojej wizji turkusu, która mi mówi, okej, odhaczę 5 punktów i jestem w turkusie, nie ma czegoś takiego dla mnie, tak? I wydaje mi się, że tutaj też u nas jest taka rozpiętość, bo z jednej strony mamy dużo takich działań, które wydaje mi się jakby wspierają tą relację turkusową, czyli właśnie tę odpowiedzialność, NVC, ten leadership, wspieranie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to są takie elementy, które idą w stronę tego turkusu. Z drugiej strony mamy też na pewno jeszcze tam zespoły czy ludzi, gdzie powiedzmy ten zysk jest też ważny.
no pewnie no zawsze będzie ważne, tak? Jakoś tam chcemy funkcjonować, tak? Ale bardziej pod takim wynikowym, czyli liczy się wynik, zysk i tak dalej. I no i po środku mamy gdzieś te działania takie rodzinne, czyli właśnie ta zieleń, tak? Te wszystkie takie interakcje, które zachodzą zespołowo i te nasze family day i tak dalej, i tak dalej. Także no nie wiem, jakoś tak... Nie mam, że w ogóle tak myślałem, co mam powiedzieć, co na tą przyszłość i tak w sumie nic nie wymyśliłem, tak? Także jeżeli, no moja odpowiedź brzmi nie wiem i jeżeli będzie okazja, to może za parę lat się spotkamy i może będzie też jakieś miejsce, żeby jakby wrócić do tego, co się u nas wydarzyło przez te kolejne parę lat i gdzie jesteśmy i może w ten sposób jakby zamknąć to pytanie, tak? Ale na razie to po prostu nie mam nic. Dobra, i to by było w zasadzie na tyle. Zanim podziękuję wszystkim za udział, albo zrobię to teraz, bo nie wiem, jak później będzie. Także dziękuję wam wszystkim za udział i za pytania, ale jestem otwarty na więcej. Wiem, że Jasiek notował, czy nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, z chęcią usłyszę, co tam w was siedzi teraz. Tak, teraz możesz wyłączyć już prezentację, wtedy zobaczysz tych, którzy się pokazują. Aha, dobra. Dobrze. Zobaczysz wszystkich. Także zapraszamy do pytań, refleksji, czegokolwiek, tak? Czego w tej chwili potrzebujecie. Daniel wrzucił link do wystąpienia na TEDzie dotyczące 5 krzeseł. Tak jak mówię, to jest takie MVC plus, trochę bardziej oswajające. Ja zaraz wrzucę też do Systemic Consenting, które mamy na YouTubie, na turkusowych śniadaniach. A w międzyczasie, proszę bardzo, zapraszamy do dyskusji. Ja się mikrofonowałem, żeby tam zagłuszyć ewentualnych oponentów, więc pierwszy w blokach startowych. Sorry wszystkich za bycie pierwszym. Okej. Skąd w ogóle, wow. W ogóle naprawdę super prezentacja. Kocham twoje slajdy. Dzięki. Naprawdę to jest coś, co ja lubię w takich wystąpieniach, że ludzie mówią, a nie czytają, więc naprawdę super. Natomiast wiesz o tym, że się ja osobiście mierzę z pewnymi rzeczami, też moja organizacja się z czymś, z wyzwaniami mierzy i no jesteśmy bardzo, bardzo daleko za wami. Dlatego trochę taka zazdrość mnie zżera i mam nadzieję, że ta inspiracja przyszła od naszych zachodnich, dobrze wyedukowanych sąsiadów. I no właśnie, w tym kierunku takie pytanie, skąd siła na wypracowanie tych wszystkich zasad, skąd chęć współpracy w zespole przy wypracowaniu tych zasad, kto inicjuje, powiedziałeś przez chwilę, że gdzieś tam to NVC przyszło od CEO, no super, to znaczy, że trochę narzucacie, czy trochę też pracujecie w grupie, żeby te wszystkie zasady jakoś ogarniać, bo na ten moment dołączyć do organizacji fajnie, znaczy wchodzę albo nie wchodzę, to już jest, tak? Natomiast wypracowując, tak, i tutaj mamy koleżankę, która mówi, że chce przenosić te zasady na NGOsy, to wypracowanie to jest kawał energii. Powiedz, jak się z tym zmierzyliście? Wiesz co, ja już mówiłem Paulinie też, czy może na początku, już nie pamiętam kiedy, ale w którymś momencie mówiłem, że jakby to, ja jestem tutaj jakby piewcą dobrej nowiny, w sensie, że jestem tym, który, wiesz, pojawił się w jakimś tam czasie, miał wkład w niektóre działania, nie we wszystko, tak, i na pewno w niektórych byłem dalej, niektórych bliżej, ale to była jakby rzecz, która też wychodziła od ludzi, którzy jakby stworzyli tą firmę, tak, także oni razem pracowali tam od tego 98 roku, w takim bardzo małym zespole, w którymś tam momencie wydaje mi się, że tam doszli do jakiejś tam, nie wiem, chęci rozwoju i tak dalej i ten DevNet zaczął się rozwijać, ale no wiesz, to jest teraz 10 lat pracy, przynajmniej z mojej perspektywy. To nie jest coś takiego, co się dzieje, wiesz, w ciągu tygodnia, że wiesz, ustalisz coś i masz. I wydaje mi się, w sumie to nie wiem, jak na przykład niektóre inicjatywy były wprowadzane, tak? Bo nie byłem aż tak blisko, bo część była to bardziej po tej stronie, powiedzmy, tego naszego Human Relations. Część była pewnie zainicjowana przez to, że mamy właśnie takiego CEO, którego mamy, tak? Bo powiem, że pan jest taki, no nietypowy, tak w moim takim mniemaniu, tak jak się zawsze mówi CEO, to tak się ma
Nie wiem. Też nie jesteśmy aż taką dużą firmą, to nie jest jakaś tam korpo. No ale to też jest taki dość zespół duży, tak? 130 osoby to już jednak jest sporo, ale wydaje mi się, że jakby ta jego osobowość, tutaj go w bardzo pozytywnym znaczeniu powiem, takiego hipisa, w sensie takiego człowieka, który szuka czegoś takiego niekonwencjonalnego i to mi się bardzo w nim podoba, tak? Że właśnie ma te pomysły takie, jak to, nie wiem, jak on trafił na ten VC, w sumie nigdy go nie zapytałem o to, wiem tylko, że to jakoś tam znalazł, wkręcił się w to mocno, tam przeszedł ten cały proces treningów. Nie wiem, czy on jest tam nawet qualified, że tak powiem, coach czy nie, ale bardzo mocno jest to zaangażowany w tą społeczność NVC. I tak to wygląda. I wiesz, to wydaje mi się, że to jest też taka praca, gdzie jest dużo frustracji, w sensie, że to nie jest coś takiego, tak jak powiedziałem, że się dzieje overnight i że to jest po prostu wałkowanie tematów w kółko. No nie ma innej chyba rady, wiesz, tylko po prostu, nie wiem, no może są organizacje, które są takie super otwarte, wydaje mi się, że wiesz, ty pracujesz dla większej firmy, to mówisz, chyba tam 70 osób jest u ciebie, nie? Czy jakoś tak, to już też jest konkretniejszy zespół, wiesz, to jest zupełnie inaczej, jak zaczynasz firmę i masz 5 osób i macie jakiś tam wspólny taki background, powiedzmy i tak dalej, a zupełnie jest inaczej, jak macie 70 osób i robicie ten change management, bo my też mieliśmy takie wsparcie troszkę zewnętrzne, tak, mieliśmy też takich coachów, którzy nas przygotowywali, którzy jakby pokazali nam, jak to można robić i pracowali z nami przez jakiś okres, tak, już może teraz ta współpraca jest jakby mniejsza, kiedyś na pewno ona była większa. Także też sięgnęliśmy po taką pomocną dłoń na zewnątrz. To też nie było coś takiego, że wiesz, że nagle ni stąd, ni z owodu, wiesz, decydujemy i robimy, nie? Także tak to jest, praca. Nic, żadnych skrótów niestety nie ma, nie? Tak jak ze wszystkim. Cholera, myślałem, że wiesz. Nie ma. Uda się. Dostaniesz krótką ścieżkę. Tutaj jest jeszcze w czacie pytanie od Doroty. Nie wiem, czy Dorota chce coś zadać, czy ja je przeczytam. Dobra. Jak realizacja pomysłu spłaszczonej struktury? Jak realizacja pomysłu spłaszczonej struktury? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, bo my to mieliśmy już, jak ja doszedłem do firmy, w sensie, że przynajmniej od tego 2010 roku mieliśmy w miarę płaską strukturę, to w sensie może nie wyglądało aż tak płasko jak teraz, ale zawsze jakby z mojej perspektywy był dostęp do CEO, czy tam do tych wszystkich ludzi C, tak? Ja teraz też jestem w zarządzie wrocławskim i też jakby nie dystansuję się ani nie... Nie wiem, no mam, nie wiem, jak ludzie mnie widzą, tak naprawdę nie wiem, no to trzeba by zapytać zespół, tak, ale mam nadzieję, że jest ten taki przekaz też, że jesteśmy dostępni dla wszystkich, tak, i ja też mam raczej takie usposobienie, powiedzmy, pogodno-prześmiewcze i wydaje mi się, że też ten, nie wiem, mam jakieś tam dziwne poczucie humoru, które też jakby pomaga mi też przełamywać te lody, tak, że generalnie nie widzę u nas w tym, takim zespole, powiedzmy, menadżerskim czy tam zarządowym, ludzi, którzy są po prostu, nie wiem, zadufani w sobie albo jesteś tacy nieprzystępni i tak dalej. I wydaje mi się, że na tym też polega trik, żeby mieć znowu ten zespół taki, który potrafi jakby zjednać tych ludzi do tych pomysłów i jakoś znaleźć taki, powiedzmy, kanał komunikacji, który pasuje w obie strony. Nie wiem, czy to jakby odpowiada na twoje pytanie, ale... Powiedziałbym, że ta płaska struktura zależy od ludzi i od tego, jaka jest, powiedzmy, też jaki jest cel firmy, tak? No bo jeżeli jesteście nastawieni na zysk gdzieś tam na samym początku, no to może takie struktury twarde na zasadzie hierarchii i tak dalej, może to ma sens, tak? Może to trzeba, do tego trzeba dojrzeć. Nie wiem. No, bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo właśnie najciężej jest mi zrozumieć przejście z tych tradycyjnych struktur piramidowych do spłaszczonej struktury, a tym, co na przykład teraz powiedziałeś, rozumiem, że to nie musi być aż takie rewolucyjne podejście, bo to na pewno wymaga dużo czasu, ale coś, co można zacząć od razu robić, to jest kwestia tej takiej otwartej komunikacji, żeby była możliwość praktycznie porozmawiania każdego z każdym, tak? Tak. Zdecydowanie można. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeżeli wychodzicie ze struktury standardowej, takiej hierarchicznej, stanowiskowej, to ludzie będą mieli w głowach tą hierarchię, tak? Więc nawet jak będziecie na poziomie lidera super przystępni, otwarci i tak dalej, to gdzieś zawsze, jeżeli na przykład się będziecie pierwsi wypowiadać, to będziecie modelować odpowiedź. Janku, tak to nie było do ciebie. Tak? To, czyli jakby
mieć to w głowie, tak, że ta różnica rangi jest w głowach ludzi. Czasami jak już nawet ją chcecie wygumkować, to ona pozostaje. Nie? To tak, tak, to bardzo, bardzo mocno siedzi w ludziach. Tak? I to też widać na przykład po ludziach, którzy dołączyli do nas z jakiejś tam korporacji, gdzie to było bardzo sztywnie trzymane. Tak? I no, to jest taka ciężka zmiana mentalna, że tak powiem. Mhm. Tu jeszcze pytanie od Magdy. Może nie wiem, czy Magda je chce sama zadać. Cisza, no dobrze. Powiedziałeś, że jeśli zysk nie jest. To jest to pytanie? Tak. Że jeżeli zysk nie jest. Miałem nadzieję, że to pytanie nie padnie. Wiesz, bo tutaj to jest jakby. Pytanie o sens firmy, tak? I to też było pytanie, ja wspominałem o tym change of perspective. Odpowiem wymijająco, dlatego że wydaje mi się, że to każdy jakby musi sobie sam odpowiedzieć, ale my dochodziliśmy też do tego, patrząc na to, jak ludzie nas widzą, w sensie jak zespół widzi jakby cel firmy. I tutaj też była rozpiętość, bo niektórzy widzieli to właśnie jako taki zysk, inni to widzieli jako jakieś budowanie relacji, inni no tam jakaś zmiana świata, no różne rzeczy się pojawiały, tak? I jakby no naszym celem samym w sobie no to jest jakby pomóc tym klientom, to jest jakby cel DevNetu, tak? Potem mamy tą firmę, mamy tutaj takie kompetencje, mamy umiejętności, chcemy pomagać naszym klientom, chcemy, jest ten czynnik ludzki, tak? Czyli jakby pomagać tym klientom, jeżeli jest możliwość jakby przemycać te nasze wartości, to fajnie by było, żeby jakby pokazać ten model, który się u nas sprawdza i jeżeli można kogoś zarazić przy okazji, bo to też się czasami zdarza, nie za często, ale czasami się to zdarza, i pokazać jakby tą kulturę i co powoduje, no, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, no to ja bym to widział, to jaki taki nasz ogólny cel, powiedzmy, tak? I ta inwestycja w ludzi, dawanie tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Super. Także nie wiem, czy to jakby odpowiada. Magda. Ale to jest tak, jak ja to widzę przynajmniej, tak? Tutaj też może to się różnić jakby w zespole. Okej, Magda napisała, dziękuję. To jeszcze Jarek zapytał, jak sobie, bo powiedziałeś, że szakala ujawniasz, ale jak sobie radzisz z tym, że jak ktoś przychodzi do ciebie z szakalem? Wiesz co, no to przychodzi z pomocą Training NVC po prostu. Tutaj jakby też nie ma żadnej czary mary. To jest generalnie jakaś tam umiejętność, której wydaje mi się można nabyć. Tak? To nie jest też coś takiego, co jakby przychodziło i to dalej nie przychodzi mi jakoś tak naturalnie, muszę tak jakby świadomie nad tym pracować, ale tak jak powiedziałem, dla mnie to jest taki temat dość osobisty i sprawia mi dużą frajdę. Wydaje mi się, że no wystarczy po prostu, no, nie wiem, tutaj mamy też profesjonalnych trenerów, tak? Może to pytanie nie jest do mnie, ale ja osobiście na przykład dealuję z tym w taki sposób, że no po pierwsze dam się komuś wygadać, to generalnie nie jest tak, że ktoś przychodzi do mnie z szakalem i ja na niego też szakalem wyjadę, bo mówię, bo jak widzę, jak na mnie wrzeszysz, to tutaj i uczucia jadę po 4 punktach. Nie, no okej, okay, no widzę, że jesteś wzburzony, tak, co się stało, bla, 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 tak. I jakby rozmowa się zaczyna i ja biorę to od tego, z tej perspektywy, że wiesz, no daje się komuś wygadać, później jakby analizuję, co tam za tym stoi i drążę. I generalnie tutaj jakby nie staram się jakby wyjeżdżać z jakimiś takim oskarżeniami albo, że wiesz, że nie wiem, kogoś tam jakoś jeszcze bardziej jakby podkręcić, tak. Także taka drobna deeskalacja połączona z jakby z wybadaniem tematu, tak. Też zależy, z czym ktoś do mnie wyjeżdża. Jeżeli ja jestem winien, to może też mam jakby zupełnie inne podejście. Także tutaj zależy od sytuacji, no ale staramy się bardzo mocno korzystać z tego NVC i tutaj naprawdę uważam, że NVC daje fantastyczne możliwości, jeżeli chodzi o taki czynnik właśnie szakalowo-komunikacyjny. Super, dzięki. Doroto, moje twoje drugie pytanie, a ty możesz włączać mikrofon, bo Magda przeprosiła, że nie może. To może zadasz je. Dziękuję. Piszę dlatego, że w tle cały czas mam dzieci, które co chwilę mi tutaj wchodzą i coś ode mnie chcą, a nie chcę wam przeszkadzać. Moje drugie pytanie odnosi się sprzedawców, bo tu mam też taką potężną zagwozdkę, bo ja sama byłam przez wiele lat takim klasycznym korporacyjnym handlowcem na pensji podstawowej, na bonusach i tak dalej. I moje spostrzeżenia były takie, że to się w moim przypadku bardzo dobrze sprawdzało, a nie kłóciło mi się gdzieś tam z głębszą filozofią turkusową. Natomiast się właśnie zastanawiam,
Jak wygląda praca tych osób, które mają bezpośredni kontakt z klientami, czyli no nazwijmy ich, może nazwijmy ich sprzedawców, w tej filozofii turkusowej, a nie korporacyjnej? Wiesz co, ja nie jestem tutaj jakby zaangażowany w ten dział sprzedażowy. Mogę ci powiedzieć to, co wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakby zgodne, znaczy wiem, że to jest zgodne z linią jakby firmy, ale też nie wiem, jak to jest realizowane w praktyce. Ale generalnie chodzi też o to, że tutaj znowu wrócę do tych potrzeb. W sensie, że po pierwsze mamy jakichś ludzi, którzy mają relacje z klientami i po drugie wydaje mi się, że właśnie te potrzeby są takim driverem, który, że tak powiem, naprowadza nas na to, jak możemy tego klienta wesprzeć, tak? Czyli znowu nie ma tutaj jakiegoś takiego, ja nie wiem, jak wygląda sprzedaż, bo ja się tym nie zajmuję, także ciężko mi się tutaj odnieść, ale generalnie badamy, co tam stoi za jakąś tam potrzebą klienta, tak? Bo często jest tak, że wydaje mi się, no pracowałeś w sprzedaży, więc pewnie wiesz, że to też jest tak, że klient sam nie wie, w sensie, że jemu się wydaje, że wie, ale tak naprawdę on nie ma pojęcia w ogóle, z czym do nas przychodzi i dopiero jakby ta analiza, czyli z jednej strony możesz tak powiedzieć, okej, mamy, nie wiem, tutaj mówisz nam o tym i o tym, no to na to proponujemy ci to i to, tak? Płacisz 1 000 000 euro i jedziemy z koksem. Ale z drugiej strony mieliśmy też sytuację, kiedy, znaczy my tego nie robimy, tak? Czy staramy się tego nie robić, ale jakby drążyć te potrzeby. I mieliśmy takie sytuacje, o których wiem na pewno, że powiedzieliśmy klientowi, że ten projekt w ogóle nie ma sensu, tak? Że wystarczy, że zmienisz na przykład tutaj to i to i z projektu, który mógł przynieść, nie wiem, tam na przykład, nie wiem, jakie były kwoty, ale ileś tam powiedzmy 1000 euro, nie mieliśmy z tego nic, tak? Ale klient był szczery, zadowolony, przepraszam, i cieszył się z tego, że my jako zespół zachowaliśmy się w taki sposób i nie wiem, była ta szczerość, a nie taki napęd na zysk, nie? Także może z tym się różni, nie? Ciężko mi powiedzieć, wiesz? To podejście, dziękuję, to podejście jest spójne z tym, którego ja zostałam nauczona. Bardziej nie mogę właśnie zrozumieć kwestii, że wszyscy zarabiają, mają te same zasady zarobkowe, ale rozumiem, że to może nie do ciebie pytanie, tylko właśnie do kogoś, kto może sprzedażą bardziej się zajmuje, bo zaczynam rozumieć tą filozofię, że te podstawy na przykład mogą się różnić i potem gdzieś tam prowizja procentowo jest właśnie jakby bardziej może ujednolicona. Natomiast ja sobie bardzo zdaję sprawę z tego, jak bardzo różni się praca sprzedawcy od wielu innych stanowisk. I też zdarzało mi się obserwować osobę, która na przykład z biura postanowiła zostać sprzedawcą, bo zobaczyła, że sprzedawcy mogą więcej zarabiać i to był jej motor, po czym wracała do biura wręcz, no nawet jej słowami przerażona pracą handlowcy. I wiem, na czym polegają te różnice i też mogę zrozumieć, skąd wynikają różnice wynagrodzeń. I właśnie chciałabym się bardziej przekonać do tej turkusowej filozofii wynagrodzeń, ale brakuje mi tutaj właśnie informacji, przykładów i tutaj poszukuję informacji, przykładów. Więc ewentualnie ty albo może ktoś z innych słuchaczy jakby mógł polecić, czy książkę, która daje takie przykłady, czy może wykłady, które bym mogła posłuchać, pooglądać, żebym więcej się dowiedziała w kwestii wynagrodzeń, zwłaszcza handlowców. Wiesz co, będzie za chyba w czerwcu turkusowe śniadanie, będziemy gościć właśnie dziewczynę z firmy, która tam była bardziej pod kątem transparentności wynagrodzeń, więc może tam będzie taka przestrzeń, gdzie będzie można zobaczyć też, jak u nich to funkcjonuje. Ja nie znam osobiście publikacji, która stricte się na tym skupia, natomiast takie podejście, żeby popatrzeć na zespół handlowy też jako zespół, tak? Faktycznie nie jednostki, tylko zespół, który wypracowuje jakąś wartość. Mnie osobiście też w mojej relacji z handlowcami się bardzo, bardzo sprawdziło. Miałam też taką sytuację, kiedy zespół handlowy podjął decyzję, że w momencie, kiedy jedna z dziewczyn nie realizowała swoich celów, niezależnie od niej, tak? Od jej wysiłku, po prostu klienci jej się wysypali i to nie zależało od niej, to zespół nadrobił za nią, tak? I jakby zespół wyrobił target i postanowili się podzielić premią za całość. Janek oczami w górę, to się zdarzyło, to był fakt, naprawdę. Mogę powiedzieć z imienia i nazwiska i zaprosić te osoby tutaj, więc to się zdarza w świecie, nawet bardzo jeszcze wtedy w takiej organizacji, która nie była jeszcze turkusową organizacją, tak? Natomiast to się zdarza. Więc wszystko zależy też, jaka jest relacja zespołu, jaka jest relacja, w moim odczuciu, tak?
co się chce osiągnąć, czy bardziej się patrzy na właśnie indywidualizm i podejście indywidualne, czy bardziej się promuje pracę zespołową. Dobra, to... Ja nie wiem, czy tu mam coś mądrego do powiedzenia, ale chciałbym się podzielić taką reakcją, że dlaczego te oczy przewracałem. Bo ja się mierzę w ogóle bardzo z tym, żebyśmy robili coś nie tylko dla hajsu. Znaczy, że to jest tak trudne, nie wiem, z różnych pewnie tysiąca powodów, ale no to, o czym mówisz, Paulina, to jest fajne, bo robisz coś dla drugiego człowieka, nie tylko dla siebie. I żyjemy dla siebie, tak, chcemy zapewniać swoje potrzeby, ale jednak jak będziemy zapewniać tylko swoje potrzeby, no to będziemy sami jak palec dookoła, nie będzie nikogo, więc... No. No, piękne zamknięcie. Wiecie co, ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ ja też należę do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i my w tej chwili mamy takie różne dyskusje na temat, na ile rozszerzać tą działalność właśnie na trenerów biznesowych, na trenerów z różnych innych obszarów. I część osób właśnie z biznesu, co było dla mnie zaskoczeniem, temat jest trochę, odbiegam trochę od tematu naszego spotkania, ale chciałam was zapytać i może to jest pomysł na przyszłe spotkanie, na ile trenerzy biznesowi czy organizacje korporacyjne też myślą o zmianie społecznej. Właśnie nie o tym hajsie tylko o tych właśnie zmianach w społeczeństwie, tak? No, zaczynając od swojego, powiedzmy, podwórka pracowniczego. I być może to jest realizowane właśnie w organizacjach turkusowych. Tak, takie pytanie na koniec. Pewnie tak. Na ile myślą, to trudno tak naprawdę powiedzieć i ocenić. To trzeba sobie popatrzeć. Jest trochę już literatury na ten temat właśnie pokazujące firmy, które pracują na innych wartościach, a zysk jest skutkiem ubocznym, tak? I jakby to jest ten kawałek. To jest, nie wiem, handel z bankiem, który jest w ogóle dla mnie niesamowitą organizacją, no bo bankiem, tak, czyli w ogóle się wydaje z innego świata, a który właśnie pracuje na wartościach i pracuje na takim bardzo mocnym podejściu do klienta, trochę to, co Rafał powiedział, tak, że my służymy klientowi, oni też mają taką służebność w stosunku do klienta bardzo mocno zaszytą. Może nie tyle, nie takie głębokie cele, jeżeli chodzi o środowiskowe czy społeczne, ale społeczne w moim odczuciu realizują, tak? I masz rację, że to trochę jest tak, znaczy mnie tak, to jest moje stwierdzenie, że w tej chwili bliżej biznes trochę idzie w tym kierunku społecznym, środowiskowym i zaczynają się te wartości być obecne, tak? Już nawet są możliwości jakby w prawie spółek w Unii Europejskiej, już w niektórych krajach jest to możliwe, żeby pokazać misję i pokazać tą misję dużo szerzej. Na giełdach się pojawiły też raporty o środowiskowe, tak? Coś się zaczyna dziać i teraz jest taki moment, kiedy część to wykorzystuje jako, używając do środowiskowego greenwashing, tak? Czyli mamy piękną etykietkę i mamy super raporty, a de facto pod tym nic nie ma. I jest ten kawałek właśnie części, która jest w tym prawdziwa i to pewnie będzie bliżej, tym firmom będzie faktycznie do tego działania turkusowego, tak, które gdzieś jest tym kawałkiem. Więc mam taki moment przesilenia i trochę takiej walki światów i też takiej potrzeby w świecie, bo to, co nam się dzieje z koronawirusem, to jest jeden kawałek, ale pokazuje nasze zależności, tak? Teraz mamy, cena ropy rośnie, bo utknął ten kontenerowiec w kanale Suezkim. Tak? W tym momencie jakby cały świat, jeden kontenerowiec utknął i ktoś tam źle nim zakładam, tak? Coś się stało, że zawadził o brzeg. Przeładowany strasznie, więc to też jest tak, że on utknął na mieliźnie. I w tym momencie jakby cały świat ponosi tego konsekwencje, więc jesteśmy tak połączeni, że pewnie warto będzie zobaczyć, żeby ten świat NGO-sów i firm też się łączył. Ja bardzo sobie tego życzę osobiście i tego życzę wszystkim. Może to być jest jakiś temat na naszą otwartą dyskusję na turkusowych śniadaniach. Myślę, że może być jednym z tematów bardzo, bardzo fajnie. Na następnym, nie wiem, czy Bogumił to jest ten Bogumił, który będzie na następnym turkusowym śniadaniu, ale jeżeli tak, to witaj i możesz się odezwać, jeżeli jesteś, chyba że jesteś tylko na nasłuchu.
A na następnym turkusowym śniadaniu powiemy właśnie, Bogumił przedstawi swoje podejście, właśnie to, co trochę Radek pytał o taką małą firmę, gdzie jest 3-5 osób, jak się skalować, jak to zrobić, żeby cały czas trzymać tą fajną energię, jakie ma on na ten temat przemyślenia, więc troszeczkę z inną perspektywę złapiemy na następnym turkusowym śniadaniu, taki z mniejszego z punktu startu. Ja dorzucę jeszcze tylko do tej odpowiedzialności społecznej czy działania B Corps. Tak. Trzeba być organizacją turkusową, żeby w bardzo otwarty sposób działać na zewnątrz. A druga sprawa jest taka, jakby ktoś był zainteresowany, ja buduję przedsięwzięcie, które ma zamiar wciągnąć biznesy do działań prospołecznych. Także jakby ktoś miał ochotę, zapraszam do kontaktu. A jak się z tą skontaktować w takim razie? Mateusz.krawczyk@odwa.pl. I to się nagrało, Mateuszu. Na sprawę piszę na czacie jeszcze. Dobra, słuchajcie, patrzę na czas. Mamy 10 po 10. Bardzo dobry chyba czas, żeby domknąć. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wytrwali. Bardzo ci, Rafał, dziękuję za fantastyczną prezentację i też bardzo dużo inspiracji. Myślę, że za jakiś czas możemy wrócić, żebyś powiedział, co się u was dzieje, co się dzieje i jak sobie radzicie z jakimiś tematami. Mhm. A jeżeli się pojawią konkretne tematy, będziemy zawężać do jakiegoś konkretnego tematu, to też myślę, że możemy się dołączyć w ramach właśnie jakby skupienia na konkretnym temacie, a nie ogółu firmy. No, ja też chciałem bardzo wszystkim podziękować i ja też zachęcam do kontaktu, w sensie jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, to śmiało możecie mnie tam ścigać, a tam też na pierwszej stronie tego slajdu jest mój adres mailowy, może tutaj go też już sobie go teraz będziemy i ty, i ja wyłączę wtedy nagrywanie. Aha, dobra. Okej. Okay. Już? Bo ja mam dalej. Recording, nie wiem. W każdym razie możecie mnie pingać, w sensie tam gdzieś na LinkedInie mi ścignąć albo na... Wyświetl, chodziło mi o to, że wyświetl i wyłączę, dopiero potem wyłączę. Ach, tak. Ja mam wyświetlić, okej, okay, przepraszam, nie zrozumiałem intencji. Dobra, już się dzielę. Ten kanał na YouTubie nazywa się Turkusowe Śniadania z taką niebieską filiżanką, okej. Okay. Tak, niebieska filiżanka to jest ciągle nasze logo, to pracujemy nad jego zmianą, ale na razie jest to niebieska filiżanka. Dobra. Macie namiary na Rafała. Także kanał do obejrzenia, strona Turkusowe Śniadania jak najbardziej. Na Meetupie też nas znajdujecie. Mateusz i wszyscy, którzy zajmują się organizacją Turkusowych Śniadań, też są tam organizatorami, więc jak napiszecie do kogokolwiek z nas, tam nas też znajdziecie po prostu, tak? Jeżeli macie pomysły na turkusowe śniadania, jeżeli macie pomysły na tematy, jeżeli chcecie wystąpić albo zainicjować jakąś dyskusję, jesteśmy otwarci. To jest ta przestrzeń dla tego, żeby się dzielić i tworzyć coś fantastycznego. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że dołączyłam na tą poranną dla mnie porę 8 rano. Jestem zadowolona i będę już tą obywatelką. Dziękuję bardzo. Super, bardzo zapraszamy. Dziękuję wszystkim w takim razie. Dzięki.